Szanowni Państwo, witam Was w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki, przystanek Historia. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, podziemnym ugrupowaniu, które działało w latach 80. Postaramy sobie opowiedzieć o tym, czym różniliśmy się od innych ugrupowań, w jaki sposób niepodległość powstała, jakie miała cele. O tym wszystkim mam nadzieję, że tutaj uda nam się Państwu trochę opowiedzieć, przypomnieć to ugrupowanie. Chciałem serdecznie powitać wszystkich gości, którzy zgodzili się wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Witam pana doktora Jerzego Targalskiego. Dobry wieczór Państwu. Pana Tomasza Kołodziejskiego. Pana Witolda Missale. Pana Tomasza Dangela. Dzień dobry. I pana Dariusza Cherubina tu w Warszawie, a z kolei w Lublinie witam pana Pawła Skokowskiego, pana Andrzeja Sprasa i pana Krzysztofa Wróblewskiego. Ja nazywam się Tomasz Morawski i będę trochę w podwójnej roli, czyli prowadzącego to spotkanie i gospodarza tego spotkania jako naczelnik tegoż Centrum Edukacyjnego, a jednocześnie też działacz LDPN-u. Panowie, tak gdyby się zastanowić, zapytać ludzi, przypadkowych ludzi na ulicy, czy słyszeli w ogóle o Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, to prawdopodobnie okazałoby się, że niewielu słyszało. Więc myślę, że to spotkanie ma być właśnie przypomnieć, a niektórym w ogóle uzmysłowić istnienie takiej partii, myślę, że ważnej partii dla polskiego podziemia, troszkę zapomnianej, ale jednak istotnej. I postaramy się, mam nadzieję, odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego byliśmy istotni i dlaczego być może jesteśmy też zapomniani. Jak próbowałem sobie spojrzeć tak w Wikipedii, czy są jakieś informacje, bo to podstawowe źródło wiedzy teraz dla większości ludzi, czy są jakieś informacje o LDPN-ie? Nie ma oczywiście żadnego całościowego artykułu na ten temat. Są różne artykuły, albo które właśnie pan Jerzy Targalski wrzuca do internetu, albo napisane przez Włodzimierza Domagalskiego, czyli takiego zaprzyjaźnionego naszego człowieka z Solidarności Walczącej. Też nie ma w Encyklopedii Solidarności, która powstała tutaj w IPN-ie lat temu kilka, w wersji drukowanej, a obecnie jest w trakcie no nie tyle już przygotowywania, ile zaczęła istnieć Encyklopedia Solidarności w wersji elektronicznej. Też nie ma jak do tej pory artykułu o LDPN-ie, natomiast są artykuły też przygotowane przez tegoż Włodzimierza Domagalskiego o niepodległości, czyli i orientacji na prawo, czyli powiedzmy głównych czasopismach, które działały przynajmniej tutaj w Warszawie, które LDPN sygnował. Natomiast w tej wersji elektronicznej one jeszcze nie zostały przerzucone na tą platformę, więc nie można ich znaleźć. Na razie można znaleźć wszystko w wersji drukowanej. Jest też książka, oczywiście Konrada Knocha, Pisma Liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-90, która jest pewną kopalnią wiedzy o tak LDPN, jak i czasopismach powstałych przy LDPN-ie. No i to właściwie wszystko tak naprawdę. Myślę, że warto by było może kiedyś pokusić się, tylko ktoś musiałby się o to pokusić oczywiście, żeby stworzyć, już nie mówię o monografii o LDPN-ie, bo to jest zapewne bardzo trudna sprawa, ale przynajmniej, nie wiem, napisać jakiś poważny artykuł, który by całościowo ujmował naszą działalność. I tak, żeby nie przedłużać, może zacznijmy od początku, czyli może pan Jerzy Targalski, znaczy powiedzmy, dobrze, jedna taka zasada,
mówimy sobie po imieniu, tak? Wszyscy się znamy, więc mam nadzieję, że państwo po drugiej stronie monitorów też zgodzicie się na tą konwencję. Jurku, jak powstała tak naprawdę, jak LDPN powstała? No zanim odpowiem na to pytanie, to chciałem jeszcze uściślić jedną rzecz, ponieważ nie lubię historii cukierkowych, a wolę prawdziwe. Na temat nasz powstała książka zmarłego już SBK, niejakiego Cecudy. Więc słusznie, tak? Prawdę mówiąc, wyparłem ją z pamięci. Monografię mamy, tak. I napisaną przez właściwą osobę, że tak powiem. Jak powstała? No to trzeba byłoby się cofnąć do lat 70. Powiedzmy, że ten okres od lata 76 roku do prawie końcówki legalnej Solidarności, to był etap kształtowania się grupy. Po prostu w oparciu o kolportaż nawiązywałem kontakty z rozmaitymi osobami, werbowałem je. Tutaj na przykład Tomek siedzący obok mnie został przeze mnie zwerbowany, jak jechaliśmy w pociągu, który Solidarność uruchomiła na obchody w grudniowe do Gdańska. Także w tym czasie powoli się kształtowała taka grupa założycielska. Spotykaliśmy się na dyskusje właśnie programowe, jakby to powiedzieć ideologiczne, u Marka i Doroty Safianów, żeby było ciekawiej. I już w zasadzie grupa była uformowana w okresie Solidarności. Tak na jesieni Solidarności zastanawialiśmy się, jakie pismo wydawać, no bo uważaliśmy, że przede wszystkim trzeba jakoś nasze poglądy zacząć rozpowszechniać, tak? Wtedy ja proponowałem tytuł pisma Niepodległość, ale Witold Gadomski oświadczył, że na to jest za wcześnie, bo ludzie tego nie zrozumieją. Miał oczywiście rację. I stanęło na tym, że pismo będzie nazywało się Przyszłość. Nawet żeśmy okładkę już przygotowali, pierwsze tam jakieś artykuły. I w tym momencie został ogłoszony stan wojenny i na pierwszym spotkaniu po stanie wojennym Witold Gadomski mówi, no to teraz możemy nazwać pismo Niepodległość. Teraz ludzie zrozumieją. No ale okazało się, że tak szybko jednak nie zrozumieli. I wtedy rozpoczęliśmy naszą działalność. No, ta działalność była oparta przede wszystkim na kolportażu, czyli na tym, co dotychczas robiliśmy, bo tak naprawdę przez ten okres drugiej połowy lat 70. No to najpierw ja kolportowałem, przede wszystkim tłukłem na maszynie do pisania najpierw komunikaty KOR-u, potem już głos i bilet informacyjny, no ale przede wszystkim głos, bo byłem związany z grupą głosu w KOR-ze, potem w KSS KOR i jak już ta grupa taka się uformowała, no to nawiązywaliśmy w okresie jawnej Solidarności kontakty z zakładami pracy, z robotnikami i staraliśmy się stworzyć poprzez siatkę kolportażu taką podstawową organizację. Tak? I w momencie, kiedy stan wojenny został ogłoszony, wtedy, pamiętam, zebrało się chyba 8 osób, które się najlepiej znało i doszliśmy do wniosku, że no teraz właśnie przechodzimy do pełnej konspiracji, bo i przedtem działaliśmy w konspiracji, gdyż wychodziłem z założenia, że konspiracja jest warunkiem dotarcia do normalnych ludzi. Pamiętam, jak po pierwszym moim aresztowaniu w 1977 roku, jak u kogokolwiek się zjawiałem, to wszyscy byli przerażeni i tylko pytali, czy za tobą nie chodzą. Tak? Więc konspiracja dawała możliwość no, kontaktu z normalnymi ludźmi, a nie z celebrytami ówczesnej opozycji. Także tych celebrytów ówczesnej opozycji unikałem jak ognia. I wtedy rozpoczęliśmy działalność, zaczęliśmy od stycznia 1982 roku wydawać Niepodległość. Pierwszy numer był przepisywany przeze mnie na maszynie do pisania. Pamiętam, że kiedy znaleźliśmy kogoś chętnego do przepisywania matrycy, no to ta osoba, jak przeczytała pierwszy numer, to doszła do wniosku, że to jest tak straszne, że nie wolno dopuścić do rozpowszechnienia takich poglądów i zniszczyła matrycę. Także tak naprawdę dopiero od numeru drugiego zaczęła się Niepodległość ukazywać już w formie powielanej. A
To może któryś z kolegów mi powie, dlaczego ta pani zniszczyła to, co jej się nie podobało w tym programie tak naprawdę. Czym ten program właśnie różnił się od tego, co, z czym mogła zapoznać się w normalnym wtedy w działaniu innych ugrupowań, Solidarności chociażby albo coś innego. Nie wiem, czy znała jakieś inne ugrupowania oprócz Solidarności. Co ją tak wzburzyło w tym programie? Znaczy, ja tę rozmowę z nią przeprowadziłem, bo poszedłem odebrać matryce przepisane i ona była straszliwie oburzona, że to nie jest Solidarność i jakieś bzdury wypisujemy o niepodległości. Krytykujemy taktykę Solidarności, przez to jest niedopuszczalne. Tak mogą robić tylko SBC-y, agenci, prowokatorzy. Czyli jak rozumiem, od początku niepodległość była najważniejszym, tak, z tych czynników, które nas... Najważniejsza była niepodległość i wolność, znaczy jako wartość, nawet tutaj w programie mamy, że najważniejszą wartością jest wolność. Nie życie, nie zdrowie, nie dobrobyt, tylko wolność, bo ten warunek jest podstawowy, on warunkuje wszystkie inne zmiany. Dobrze. I jak rozumiem, powstało czasopismo Niepodległość, działała grupa, która była z nią związana. Jak doszło do tego, że rozumiem, że to była skromna, tak? Skromna wtedy liczba ludzi, którzy się tym zajmowali, redakcja, kolporterzy, jakaś grupa techniczna. Jak przerodziła się tak naprawdę ta skromna grupa jednak w dość mimo wszystko liczny potem ruch, a potem partię, tak? Może przypomnijmy, kto wchodził w skład redakcji. Wtedy jak dokonałem podziału, to w skład redakcji weszli Safianowie, Witold Gadomski, potem w wybiórcie oczywiście, ja i to na początku Staszek Kotowski został szefem techniki od samego początku, a szefem kolportażu został tu obecny Tomek. Rojek przyszedł później. Później, mniej więcej po roku, Safianowie odeszli, a przyszły inne osoby. Przyszedł Stanisław Rojek, przyszedł kolega, którego nazwiska nigdy nie pamiętam, bo zresztą myśmy swoich nazwisk nie znali w redakcji. Tak? Znaczy ja znałem Safianów i Witka Gadomskiego, a innych, którzy potem przychodzili, to nie znałem. Przychodzili w drodze kontaktów konspiracyjnych i występowali pod pseudonimami, nie miałem pojęcia, o kogo chodzi. Dopiero potem się na przykład Adam Hajewski, który latem 83 roku przyszedł i został sekretarzem redakcji, o tym, że się nazywa Adam Hajewski, dowiedziałem się dopiero po okrągłym stole, tak? Także tego nie wiedziałem. Był właśnie Wojtek, był Norman Pieniążek od 83 roku od stycznia. Był przez krótki czas kolega, którego nazwiska nigdy nie poznałem. Pamiętam tylko, że był rudy. Był przez 2 miesiące sekretarzem redakcji, a potem go wzięli do wojska i musiał odejść. Ale nigdy już kontaktu ze mną nie nawiązał, a wszedł poprzez kontakty z Janem Malickim, z którym razem tworzyliśmy redakcję Obozu. No i to jeszcze był jeden kolega, który potem odszedł ze względu na tak zwane lewicowe odchylenie, chociaż tak naprawdę to lewicowe skłonności miałem ja, a prawicowe skłonności to miał Witold Gadomski, żeby było zabawnie. To dobra, takie pytanie, bo tutaj mam w ręku program LDPN-u. Ten został akurat konkretny egzemplarz wydrukowany już w roku 90, ale oczywiście funkcjonował wcześniej w podziemiu. Gdzieś tu ktoś z kolegów ma, zdaje się, taki troszkę wymięty. Tomku, pokaż może ten program bardziej podziemny.
Nie, to ten, były... Ten program, rozumiem, został stworzony przez redakcję... Tak, przez redakcję, ale proszę pamiętać, że to były założenia programowe. Nie pamiętam w którym numerze, ale pamiętam, że tworzyła to redakcja za moich czasów, czyli to musiał być rok 83. I wtedy podstawowym poza takim twierdzeniem, które z mojego autorstwa tutaj dyskutowaliśmy, czy ludzie to zrozumieją, to jest stwierdzenie, że niepodległe państwo polskie nie istnieje. A PRL to jedynie forma administrowania ziemiami polskimi przez Sowiety. I najpierw były te założenia programowe, ale one się wywodziły z tych dyskusji jeszcze z lat 70. Tutaj dział gospodarczy redagował głównie Witold Gadomski. Opieraliśmy się na zasadzie własności prywatnej i do pozbycia się z gospodarki państwa, tak można to nazwać. Jeżeli chodzi o stosunki zagraniczne, no to nawiązywaliśmy do idei prometejskiej. A jeżeli chodzi o ustrój, no to pamiętam, tam dyskusja była z Witoldem Gadomskim i doszliśmy do wniosku, że jednak jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu, a Senat powoływany przez zgromadzenia wojewódzkie, czyli coś takiego jak Bundesrat, prawda? Tylko że poprzez delegacje ze zgromadzeń wojewódzkich. Przejdźmy teraz do bardziej przyziemnej działalności. No, może Tomku opowiesz, jak wyglądała tak naprawdę kolportaż, znaczy jak ta strona jakby taka mniej górna, a bardziej przyziemna wyglądała. Ja właśnie na początku mówiłem, że to o ideach to wiele nie powiem, natomiast o noszeniu worków ciężkich to mogę opowiadać. Nie wiem, czy to będzie ciekawe, chcę cofnąć się trochę do 80 roku. Właśnie Jurek powiedział, że mnie zwerbował w tym pociągu. To nie zupełnie tak było. On tam biegał i sprzedawał bibułę, ale się nie przedstawiał. Więc i adresu nie podawał. No i zwerbował mojego kolegę, który był pierwszym ochotnikiem, a nie zdążyłem. Strasznie byłem zawiedziony, że to nie ja będę kolportował w swoim instytucie, tylko kolega. I tam Staszek Kotowski się do kolegi zgłosił. Natomiast miesiąc chyba później, gdzieś chyba w styczniu, dostałem propozycję od znajomego, od mojego kuzyna, Jacka Krausa, żebym właśnie wszedł do grupy takiej. Właśnie Jacek Grawca, właśnie. Bo on musiał się wycofać taki ze względów rodzinno-naukowych, tam doktorat mu chyba wisiał, który miał ileś tam lat czasu i musiał to robić. No i właśnie zostałem wysłany do Safianów na spotkanie i tam przyszedłem na to spotkanie żywego, nie wiedziałem kto jest kto oczywiście. Czekaliśmy na takiego nieformalnego lidera, który przyjdzie tam z góry i powie, co trzeba myśleć. No i jakaś gadka, by drzwi się otwierają, Jurek wchodzi właśnie. I ja mówię, a to właśnie ten, co w pociągu biegał. No i tak w zasadzie tam były spotkania Safianów, które już były takie konspiracyjne, bo mieliśmy pseudonimy. Ja niestety wybrano mi Franek, strasznie o tym bolałem, ale co nie, ja nie wymyśliłem, to Dorota Safian mówi, ja nie już zajęte. I w końcu zaproponowano mi Franka i Franek nie był zajęty, zostałem tym Frankiem, no na nieszczęście. No ale cóż było robić. No, i mieliśmy takie, no nie wiem, że tam jak się dzwoniło do niego oczywiście z budki telefonicznej, to oni mówili, że zebranie powiedział będzie w środę o 15, to tam trzeba było dodać ileś dni, odjąć ileś tam godzin i to była dla zmylenia ubesta. No nie wiem, czy to było głupie, czy nie. No. Też, jeśli chodzi o kolportaż, że myśmy zaczynali właśnie od wyzwaniec kręgu. Krąg się wtedy rozwinął straszliwie i wydawał mniej więcej jedną książkę na tydzień. Czasami nakłady do 3000. Myśmy chyba z 10% 300 do tego i oni dawali nam prowizję 10%. Więc obroty były spore. Ja jakąś straszną sumę pieniędzy obracałem w pewnym momencie. I przychodził do mnie do pracy, jak się nazywa, Andrzej Maer, zapomniałem nazwisko, tam z kręgu, nie pamiętasz? Ujawnił się później. No, niestety wyleciało mi głowy. Ja się z nim rozliczałem, a pieniądze były przeznaczone na pismo Obóz na dzień dobry. Pierwszy numer Obozu wyszedł jeszcze chyba za Solidarności. Latem 81. Tak, natomiast i był kolportowany zresztą przez Mazowsze.
Natomiast drugi numer się wydrukował, ale nie zdążył okładek zrobić i ten cały nakład gdzieś tam wylądował na MDW w jakiejś takiej szafce na klatce. I też było no, ustalone wtedy, co będzie, jak wojna będzie. Myśmy to przewidywali w zasadzie, że będzie jakaś władza, no, jakieś kontry dokona. I pamiętam właśnie, że chyba Gadomski wymyślił, że gdzieś tam na dworcu po Wiśle danego dnia o danej godzinie. A jak nie, to za tydzień to samo i tak dalej. Ja oczywiście o tym zapomniałem beztrosko, więc odnaleźli... Ja byłem. Jako ty byłeś, ten. A jakoś, nie wiem, w lutym ktoś mnie namierzył, no ale no niestety miałem nieszczęście, bo w marcu jakoś mnie przez głupotę mnie rzuciły losy na Krakowskie. Był dokładnie 8 marca, jakaś tam rocznica marca, w związku z tym biegały różne patrole i ja zostałem zwinięty przez patrol garnizonowy, bo tam się żołnierzom coś w mojej tece nie podobało. No i potem koledzy uznali, że trzeba mnie przechować w zamrażarce, bo na pewno będzie ubecjam za mną łazić, więc znowu nic nie robiłem do maja, a w maju pierwsza działalność to było kolportowanie pisma Obóz bez okładek. No i pa, i tak to się zaczęło. No. A już ponieważ się dojechali, to i niechęci ludzi, no to ja oczywiście, ja zostałem tym szefem kolportażu z nadania. Kotowski był od druku, Jurek był od idei. I no na początku było ciężko, bo nie było papieru, nie było nic, po prostu nic nie było. Natomiast ludzie myśleli, że my jesteśmy po pierwsze KPN-em, a po drugie jesteśmy no, prowokatorami ubeckimi, bo Lecha krytykujemy. No, więc było bardzo ciężko. Jeszcze Jurek potem napisał artykuł w międzyczasie, krytykował wizytę papieża i potem przewidywał, że Sowiety się rozlecą 10 lat. No więc to zresztą słusznie. Trafi. Natomiast no, wtedy to było jakby... Zaminował jeszcze bardziej teren dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Panowie, no, przepraszam, tak... od razu wspomnę, Maria Słowikowska się pojawiła w pewnym momencie. Jakoś no, myśmy dzielili te obowiązki i też... No, tak się składa, że tak, ja pamiętam lepiej. Maria Słowikowska weszła do Komitetu Wykonawczego latem 83 roku. Dobra. Teraz panowie, na chwilkę zróbmy przerwę tutaj w Warszawie i spróbujmy zapytać kolegów z Lublina, znaczy zanim przejdziemy w ogóle do działalności oddziału, bo będziemy mówić o oddziałach i tak dalej, to powiedzcie mi, któryś z kolegów niech powie, jak z panów perspektywy wyglądała współpraca właśnie na tym etapie, kiedy to nie był jeszcze LDPN, nie była LDPN, tylko istniała Niepodległość. Czy już wtedy w Lublinie mieliście kontakty z Niepodległością? To może Paweł. To jest niestety moja współpraca zaczyna się od 83 roku. Dotyczy kontaktów z Tomkiem Bengelem. To się stało wtedy, gdy była wizyta papieża, jeśli dobrze pamiętam, w czerwcu i skontaktowała nas koleżanka Tomka i moja i doszło do spotkania w krótkim czasie. Jurek był na tym spotkaniu, Tomek i ja, w jakichś tam krzakach w Warszawie się spotkaliśmy. Jurek popatrzył mi głęboko w oczy, chyba stwierdził, że się nadaje. No i tak się sprawa zaczęła, czyli ja przejąłem kolportaż pisma Niepodległość w 83 roku, powiedzmy w drugiej połowie. Zdecydowałem się na taki ruch, chociaż wcześniej, w przeciwieństwie do na przykład Jurka i pewnie Tomka również, nie brałem udziału w żadnych działaniach politycznych, opozycyjnych. Studiowałem filozofię, to mnie w ogóle nie interesowało. Natomiast po zapoznaniu się z programem, czy powiedzmy z charakterem pisma, no w przeciwieństwie powiedzmy do tych wypowiedzi, które tu słyszałem, no nie miałem żadnego problemu z podjęciem decyzji, ponieważ moje studia, charakter moich studiów był taki, że mimo tego, że oficjalnie były to studia państwowe, czyli jak to niektórzy mówili, filozofia komunistyczna, to była porządnie wykładana filozofia, no i bardzo dobrze wiedziałem, co jest wart ten system, czyli że jest to no, rzecz nic nie warta. No, nie ma państwa, nie ma niepodległości, że socjalistyczny rynek jest no, zerem zupełnym, to wszyscy widzieli, nie trzeba było żadnych analiz. Więc taka decyzja, żeby ewentualnie zainteresować się takim ugrupowaniem, dla mnie była dość prosta, natomiast ja decyzję podjąłem w gruncie rzeczy z powodów dość dużej złości, można powiedzieć, ponieważ
16 lub 15 grudnia 81 roku miałem wyjechać na 2 lata na stypendium z filozofii, no na dobre uniwersytety, no i niestety nie wyjechałem i zostałem ze stypendium w Polsce, z paszportem w kieszeni, bez pracy, bez niczego, po prostu w kosmosie. I ten stan w sumie wyprowadził mnie z równowagi na tyle skutecznie, że zainteresowałem się polityką. Zresztą obserwowałem swoich znajomych w stanie wojennym, którzy jakoś tam mniej czy bardziej współpracowali lub działali w Solidarności. I do szewskiej pasji doprowadzała mnie nieporadność. Zresztą jako małą, niewielkie umiejętności organizacyjne, nie wiedzieli co z tym zrobić, jak zareagować. To było śmieszne, czyli nie umieli przeanalizować podstawowych sytuacji, które się wtedy zdarzały, a moim zdaniem one nie były trudne. Tyle bym powiedział, to były takie generalnie motywy, które nie skłoniły do współpracy, a w gruncie rzeczy bym powiedział w taki sposób, że nie zdążyłem Jurka poznać. Poznałem go wiele lat później w Paryżu, można tak dowcipnie powiedzieć. Natomiast niezwykle pozytywne, oględnie mówiąc, wrażenie zrobił na mnie Tomek jako osoba organizacyjnie bardzo sprawna i to mnie skłoniło, bo nie byłem specjalnie zainteresowany współpracą z kimkolwiek, no jeżeli by, mówiąc lapidarnie, stanęła naprzeciwko mnie jakaś nadęta patriotycznie pierdoła, która by poza tym nic więcej nie umiała, prawda, poza wypowiadaniem haseł. Natomiast sama orientacja, która była widoczna w piśmie Niepodległość, no nie była dla mnie żadnym problemem, to było dla mnie oczywiste, że tak należało to robić. A że było ryzykowne, no to oczywiście bardzo szybko się w Lublinie przekonałem, że osoby, do których na początku zgłaszałem się z propozycją współpracy, które właśnie miały swój jakiś tam już opozycyjny udział wcześniej w działaniach w latach 80., no naprawdę nieźle się tego wystraszyły. No i też bardzo szybko właśnie tego doświadczyłem, o czym Jurek mówił i o tej swojej historii z maszynistką, która skrytykowała go, że to jest właśnie działalność antysolidarnościowa i ubecka. Nagminnie się z tym spotykałem przez lata. Bali się mnie, działalność antysolidarnościowa, tego bardzo wiele osób nie tolerowało i no, podejrzewano nas bardzo, bardzo długo, że jesteśmy organizacją utworzoną przez ubeków, również w Lublinie. Później, daleko później, nawet jak Jurek już wyjechał. Taki był mój pierwszy. Jasne. To teraz, skoro już zostałeś wywołany do tablicy trochę, to może Tomku, ty opowiedz, tak, jak, co było dalej i tak naprawdę, no bo musimy się już zbliżyć do tego punktu, w którym dokonał się pewien rozłam, tak, rozłam działalności grupy i drogi się rozeszły trochę. Niektórych. Młodym człowiekiem, ja miałem 29 lat, ale miałem już dosyć duże takie doświadczenie organizacyjne, bo nauczyłem się pracy zespołowej, kierowania zespołem w harcerstwie, byłem instruktorem. Potem jeździłem do Radomia, byłem w grupie państw ramaszewskich z pomocą dla robotników. W 80 roku organizowałem Solidarność w Centrum Zdrowia Dziecka i byłem delegatem na walne zebranie regionu Mazowsze. I potem ponownie po wprowadzeniu stanu wojennego organizowałem Solidarność i w Centrum Zdrowia Dziecka i brałem udział w organizowaniu tych struktur Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego. I wtedy zaczęła do nas w kolportażu docierać miesięcznik Niepodległość. I no, po prostu pod wpływem publicystyki Jerzego Targalskiego postanowiłem nawiązać kontakt, czyli ja nie byłem zwerbowany, tylko sam pod wpływem no, pewnej ewolucji, bo ja się polityką nie interesowałem, nie miałem w ogóle wykształcenia w tym kierunku, ale jako anestezjolog, no i ten działacz solidarnościowy, no zgłosiłem się tam, ktoś godny zaufania mnie tam polecił. No i Jurek mi powierzył bardzo ważne zadanie, tak sądzę, no właśnie koordynację pracy tych oddziałów pozawarszawskich. No i 5 lat życia poświęciłem dla LDPN. No nie wiem, nie do mnie należy ocena mojej działalności, ale no starałem się właśnie wykorzystywać swoje jakieś tam talenty organizacyjne. No i no tyle mogę powiedzieć. No. Natomiast jeśli chodzi o ten rozłam, to
Był pewien aspekt personalny, ale to nie wiem, czy chcemy o tym dzisiaj rozmawiać. Myślę, natomiast, że darujmy. Jeśli chodzi o program, proszę. Myślę, że darujmy sobie jakieś personalne. Jeśli chodzi o program, to bo tutaj Jurek nie przedstawił może wszystkich fragmentów tego programu, ale nie damy rady pewnie. No w każdym razie on miał ten właśnie walor państwowo-twórczy, wolnościowy i tak dalej. Natomiast dla mnie w tej publicystyce z 82 roku i początku 83, to najbardziej atrakcyjny był antykomunizm. No, wiem, że to jest tylko takie hasło, no ale ja patrzyłem na to z perspektywy Solidarności, gdzie coraz mniej mi się podobała ta polityka Solidarności. Szukałem właśnie jakiejś organizacji bardziej radykalnej i takie były moje oczekiwania. Więc w tym programie mnie zabrakło takich elementów jak właśnie rozliczenie z komunistami w wolnej Polsce, prawda, stworzenie, nie wiem, IPN-u na przykład, reprywatyzacja, lustracja. I też koledzy z redakcji Niepodległości, tu chcę tylko podkreślić, że ja nie miałem żadnego udziału w tworzeniu tego programu. No byłem tylko, prawda, jakimś tam działaczem od organizacji, czytelnikiem. Zabrakło mi też jakiegoś rozwinięcia tej myśli konserwatywnej, prawda? Czyli tam tak, nie było odwołania do Boga, nie było odwołania do etyki, prawda, chrześcijańskiej, czy powiedzmy cywilizacji łacińskiej, tak jak to, prawda, Feliks Koneczny określał, ale to nie umniejsza w żaden sposób oryginalności tego programu, jego atrakcyjności, no tak właśnie dla takich kolegów jak Paweł Skokowski, który jest filozofem. No ja filozofem nigdy nie byłem, takich aspiracji nie miałem, więc ja bardziej tak intuicyjnie chyba do tego podchodziłem. Witku, a ty mógłbyś coś powiedzieć o rozłamie? Bo tak krążymy wokół tego rozłamu. Znaczy, czas w końcu powiedzieć. Ja może jeszcze takie bardzo przyziemne wspomnienia powiem. Mianowicie ja tak przemknąłem przez jeden czy dwa numery miesięcznika Solidarność. Jurek mi zaproponował, żebym, no nie wiem, czy to w pełni był wtedy sekretarzem redakcji, czy nie. Długo nie wytrzymałem, ale myślę, że warto powiedzieć, jak to, na czym ta rola polegała, tak? Ja na przykład otrzymywałem zebrane, już nie pamiętam od kogo, czy od Jurka, czy od kogoś innego, zebrane materiały, które miały stworzyć kolejny numer miesięcznika. Te materiały były częściowo przepisane na maszynie, częściowo w rękopisach. Moim zadaniem było przepisać je ponownie na maszynie, tak żeby w przypadku, kiedy rękopisy, znaczy maszynopisy wpadną w ręce Służby Bezpieczeństwa, żeby nie można było zidentyfikować maszyny do pisania z autorem, prawda? Żeby w każdym razie był ten kolejny szczebel pośredni. Zawoziłem to do kolejnej maszynistki, która już robiła z tego matrycę do powielaczy białkowych, prawda? No i ktoś tam już od niej odbierał to i szło to do druku. Wytrzymałem jeden albo dwa numery, ponieważ czasowo, będąc człowiekiem pracującym normalnie, mającym rodzinę, po prostu się nie wyrabiałem już czasowo. Wróciłem, a wcześniej w ogóle zostałem zwerbowany jeszcze przez właściwie Staszka Kotowskiego, ale spotkaliśmy się z Jurkiem w jednym mieszkaniu konspiracyjnym na Żoliborzu. I moja przygoda z Niepodległością zaczęła się od tego, że będąc w wojsku i jeżdżąc na patrole po Warszawie, kupowałem pastę BHP, która służyła z kolei do wydawania, do drukowania miesięcznika Solidarność i ewentualnie innych wydawnictw. Dostarczałem ją, ktoś odbierał i tak dalej. I to był ten pierwszy taki bardzo wstępny etap, a później razem z Tomkiem współpracowaliśmy. Początkowo byłem jakimś tam łącznikiem pomiędzy oddziałami tutaj a Tomkiem, powiedzmy. I myślę, że tutaj warto przywołać kilka postaci, które zasłużyły się w tworzeniu oddziałów LDPN-u. No w szczególności by należało wspomnieć o Zygmuncie Grzesiaku, nieżyjącym już od kilku lat, który stworzył oddział
Małopolski, czy chyba tak się nazywał Małopolski, prawda, z którego też wyrósł, można powiedzieć, oddział gdański, bo tam studenci jakoś tam się przemieszczali, zmieniali uczelnie, no już nie wiem. Tu koledzy powinni, może Tomek byś dopowiedział o wszystkich innych oddziałach, które jeszcze wtedy powstawały. No nasza, moja na przykład praca taka bardzo wtedy śladowa, no to moje mieszkanie służyło za punkt kontaktowy, prawda? Do mnie docierała z kolei już wydrukowana Niepodległość dla oddziałów, a w pewnym momencie też poszczególne oddziały drukowały u siebie. No łatwiej było przewieźć matrycę do Krakowa, czy no nie wiem już gdzie, jeszcze nie pamiętam, czy do Lublina, niż gotowy nakład. I w związku z tym w szczytowym okresie Niepodległość była drukowana w kilku miejscach w Polsce, w kilku miastach. A jaki miała nakład? No, tego to ja nie wiem. Plus minus? Znaczy w tym szczytowym okresie, popraw mnie Tomku i Jurku, jeśli źle powiem, 10 tysięcy. Tak, 10 tysięcy. Jeszcze za moich czasów, w 83 roku, pamiętam jak się... To całkiem pokaźny nakład, tak, jak na te warunki podziemne. Sierpień 84 to było 10 tysięcy. Przedtem nie było tyle i potem już nie było tyle. Także przepraszam, bo z tej mojej pierwszej wypowiedzi chyba Państwo może nie odczytali, no, o co chodziło z tym rozłamem w LDPN. Więc chodziło o to, że po wyjeździe Jurka Targalskiego do Francji zmieniła się linia pisma właśnie na taką, powiedzmy, bardziej ugodową. I nam, jako tym, no nie wiem, jak nas samych określić, bardziej radykalnych, jeśli chodzi o stosunek do komunistów, no nam się to po prostu nie podobało. Natomiast koledzy z redakcji uważali, że no, do nich należy ideologia, publicystyka i tworzenie właśnie programu, a do nas no, te sprawy takie no, bardziej przyziemne. Więc sądzę, że no, że właśnie ten dryf redakcji w stronę właśnie porozumiewania się jednak z komunistami, czy przyjęcia jakiejś takiej no, bardziej ugodowej, że tak powiem, polityki liberalnej w stosunku do nich, czego wyrazem jest właśnie, są te braki w programie, o których ja mówiłem, że gdyby tam było coś na temat osądzenia na przykład ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie komunistyczne w Polsce, to być może do tego rozłamu by nie doszło. Natomiast tam no, pewne elementy w ogóle zostały pominięte. Już nie będę ponownie ich tutaj powtarzał. Także i ja wtedy byłem skłonny się wycofać z działalności. I ten kolega, który reprezentował redakcję we współpracy ze mną i z naszym tym systemem organizacyjnym, gdyby on się wycofał, a rok później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to myślę, że nie doszłoby do tego. Chyba że Kiszczak by się nad nami zlitował i aresztował jego i mnie. No to też to było drugie jakieś rozwiązanie, ale jakoś los. Natomiast ten, jak patrzę teraz z perspektywy tych wielu lat, to ten, wydaje mi się, że ten rozłam był nieunikniony. Bo on, to nie były wyłącznie kwestie jakieś personalne, tylko właśnie zmiana kursu redakcji po wyjeździe Jurka Targalskiego z Polski. Ja tak to odbieram. Dobra, czyli mamy teraz tak, moment podziału, tak, znaczy rozłamu i powstają tak naprawdę, za chwileczkę oddam panu głos, dobra, powstają tak naprawdę dwie niepodległości, tak, dwa czasopisma istnieją jednocześnie o tym samym tytule. Jedno to tak zwana stara NK, która jest robiona przez dotychczasową redakcję i druga nowa robiona już przez LDPN. Mógłbyś, Darku, coś na ten temat powiedzieć? To nie do końca tak było. W zasadzie nie powstały dwie redakcje. Stara redakcja szła swoim torem, oni nadal wydawali, publikowali, natomiast Tomek w oparciu w zasadzie o oddział warszawski i w oparciu o oddziały
tych kolegów z innych miast, spróbowaliśmy szukać innej formy wypowiedzi. Stąd był pomysł, żeby powstała gazeta, nowe czasopismo. I ta idea orientacji na prawo i czasopism regionalny. Znaczy każdy miał wydawać swoje czasopismo. Chcesz coś dodać? To znaczy dla Państwa, którzy nas oglądają, może należy powiedzieć, że partia została powołana 11 listopada 1984 roku decyzją kolegów z redakcji. Ja byłem temu przeciwny, ponieważ uważałem, że nie można powoływać partii, która nie ma statutu, prawda, czyli dokumentu, który reguluje jej funkcjonowanie i nie ma lidera, który by się cieszył no, autorytetem wśród wszystkich członków, więc uważałem, że to jest przedwczesne. Więc to był ten element, który, jak sądzę, spowodował, no plus oczywiście aresztowania no, kolegów w Warszawie, ale też poza Warszawą, którzy no, mieli wpływ na podejmowanie różnych decyzji. Także jeszcze raz powtórzę, wyjazd Jurka Tarkalskiego z Polski, zmiana kursu, jednostronna decyzja o powołaniu partii, brak statutu, brak lidera. Tak bym powiedział, z tym, że brak lidera to była taka powszechna dolegliwość i chyba nadal w Polsce no, brakuje nam autorytetów czy ludzi z jakąś taką charyzmatyczną osobowością, do których mielibyśmy zaufanie. Także mi się wydaje, że to nie była jakaś nasza szczególna cecha, że nas to dotknęło. Znaczy mnie już wtedy oczywiście w Polsce nie było, natomiast pamiętam, co pisali koledzy. Sytuacja była taka, że po aresztowaniu naszego szefa techniki Staszka Kotowskiego, koledzy doszli do wniosku, że należy partię powołać, żeby pokazać bezpiece, że nas nie zniszczyła i to był ten podstawowy powód. W szczegóły nie wchodzę, bo to nie ma sensu, zresztą mnie już wtedy dawno w Polsce nie było, bo wyjechałem 8 marca 1984 roku. Dobra. I tak powstała partia, jednak mimo wszystko, mimo pewnych obiekcji, wszyscy się jakoś, tak wiem, ja widzę i zaraz oddam panu głos. Mimo wszystkich obiekcji wszyscy w tej partii się znaleźliśmy, tak, działaliśmy w niej. Podstawą działalności partii były oddziały. Oddziały powstały w kilkunastu miejscowościach, tak, miastach, w kilku. No ale tak bliżej, tak 10 może, tak powiedzmy. No z tego, tak, no wymieńmy je sobie, tak. Kraków, Gdańsk, Poznań, Lublin, no Warszawa potem, oczywiście. Potem były jakieś próby założenia oddziału w Bydgoszczy, ale no, to chyba się nie rozwinęło. Znaczy to i tak, tutaj był później w Przemyślu chyba. Nie, no, tak, ale to też były jakieś próby, także tutaj nie były te kilka głównych mitologii. Jasne, tak, kilka głównych i z tego, oczywiście Tytonku. W Warszawie oddziału nie było tak początkowo, on został stworzony później, w 1986 roku. Jasne. I tak naprawdę, Tomku, ty zajmowałeś się tak tą grupą regionalną, tak naprawdę, jeśli to tak można nazwać. Przynajmniej z własnego doświadczenia wiem, bo tak jak Darek zwerbował mnie do Niepodległości i potem spotkałem się z tobą, no to zaproponowałeś mi udział właśnie w takiej grupie regionalnej, to ja miałem taki kontakt właśnie z ludźmi z Bydgoszczy, którzy w końcu nie założyli tego oddziału, to byli sympatycy, powiedzmy współpracownicy, wiadomo, że dostawali od nas materiały, dostawali bibułę, przyjeżdżali tu, brali udział w spotkaniach, natomiast w rezultacie rzeczywiście nie powstała tam żadna silna struktura. Dobra, to teraz przejdźmy do Lublina, bo Państwo będziecie dla nas przykładem właśnie działalności oddziałów. Jak to w momencie, kiedy nastąpił rozłam tu na powstała, znaczy została stara NK i powstała LDPN. Jak z Panów punktu widzenia wyglądała ta działalność w Lublinie? Ja zabiorę głos, bo brałem w tym udział, ale muszę dokonać kilku poważnych sprostowań. Po pierwsze, gdy utworzył się oddział w Lublinie i oddział w Krakowie, bo to były dwa pierwsze oddziały, potem, jeśli pamiętam chronologicznie, poznański, i to były do końca istnienia LDPN-u trzy najmocniejsze oddziały. Dopiero potem powstał oddział warszawski,
Oddział gdański był bardzo słaby, oddział bydgoski moim zdaniem nie zaistniał i przyczyna według mnie była następująca. Solidarność Walcząca miała bardzo mocny oddział we Wrocławiu, nam się tam nigdy nic nie udało, i bardzo mocny oddział w Gdańsku, bo mieli tutaj dwóch liderów i też im się nic więcej nie udało. Nigdy nie udało mi się rozeznać oddziału Solidarności Walczącej w Warszawie, aczkolwiek jak odbyło się spotkanie w 2007 roku, bodajże, czy 10, już nie pamiętam, w Warszawie na temat Solidarności Walczącej, to tam panowie z Warszawy pokazywali, że oni mieli swoją moc, ale ja tego nigdy nie widziałem. I wydaje mi się, że jak zwykle w życiu, tak i w opozycji, zadecydowała aktywność osób, które to organizowały. Bardzo sprawny był Zygmunt, bardzo sprawny był Mirek z Poznania, no i ja też byłem, pochwalę się, sprawny. I to były naprawdę bardzo mocne oddziały. Myśmy pierwsi drukowali na zewnątrz Niepodległość, nie Kraków, w ilościach 2000. Jako pierwsi powielaliśmy Niepodległość, tak a propos. Teraz jeśli chodzi o rozłam, dyskusje były wtedy w gronie Tomek, Zygmunt, Poznań i ja. Tak naprawdę w tym ograniczonym gronie. I tak naprawdę, poza tym, co przedstawił Tomek, była poważniejsza przyczyna rozłamu. Otóż Zygmunt też miał wykształcenie filozoficzne i socjologiczne i naprawdę myśmy mieli kompletnie inną koncepcję funkcjonowania organizacji, dlatego że nie byliśmy zainteresowani po prostu kolportażem tylko i wyłącznie, tylko interesowała nas struktura, mówiąc dosłownie, do obalania komunizmu, czyli że mamy zbudować strukturę do obalania komunizmu. Komunizmu się nie obali przy pomocy pisma, więc musi oprócz pisma powstać coś znacznie groźniejszego i poważniejszego. Żeby to coś powstało, to musi być coś więcej niż kolportaż. Taki był mój cel. Ja nie byłem zainteresowany pismem w ogóle. Byłem poza pismem. Potem na życzenie oczywiście założyłem gazetę polityczną w Lublinie i notatnik polityczny, ale to dla mnie był żaden problem. Mogłem takich pism utworzyć i 20, bo miałem wykształcenie. To jest żaden problem utworzyć pismo. I jeżeli już ktoś ma orientację, natomiast samo powtarzanie argumentów typu jestem antykomunistą, jestem za niepodległością, jestem antykomunistą i tak, nic nie daje. Daje dopiero wtedy, kiedy się zbuduje strukturę. No tak robiono wcześniej, tak robił też Piłsudski, tyle że on to robił przy pomocy broni. Natomiast tutaj zamiar był całkiem inny, czyli jeżeli utworzy się strukturę, struktury lokalne i tam będą ludzie, którzy właśnie będą podzielać taką koncepcję, to to jest przyszła kadra dla państwa, które odzyska niepodległość. To jest normalne, tak to się robi. I panowie z redakcji, koledzy Jurka tego zupełnie nie zrozumieli, czyli wykonali ważny krok, ale na tym się zatrzymali, czyli chcieli być pismem, które się sprzedaje w dużych ilościach. Ale to w pewnym momencie się politycznie wypala i nie ma już znaczenia, bo pismo po prostu nie obali komunizmu. Więc albo chcemy obalać komunizm, albo go nie chcemy obalać. A jak go nie chcemy obalać, no to wtedy ja bym z tej organizacji wyszedł. I przy okazji od razu powiem, bo my też w tej chwili zbieramy informacje sami o sobie, bo też mamy podobny problem jak Jurek, czyli w gruncie rzeczy długie lata się nie znaliśmy z powodów konspiracyjnych. Nasza grupa w tej chwili zliczana dochodzi do 30 osób. Taki był oddział w Lublinie. Było prawdopodobnie nas więcej, ale musimy się jeszcze liczyć, bo część osób mieszka za granicą. Więc być może było to 35, być może 40, ale to już jest duża grupa osób. Jeśli chodzi na przykład o działania opozycyjne w Lublinie, to śmiem twierdzić, że w latach 84-88 nie było prężniejszej organizacji niż my. Solidarność również nam nie dorównywała. Myśmy im usługowo również różne rzeczy robili poważne, ale Solidarność nam usług żadnych nie świadczyła. Także złamanie, tutaj odejście od redakcji miało powód poważniejszy niż kolportaż pisma, czyli miało taki powód, że myśmy chcieli być organizacją polityczną zmierzającą do obalenia komunizmu. W jakiej perspektywie nie wiem, ale przy pomocy pisma się tego nie zrobi. Redakcja tego nie zrozumiała. Paweł tutaj nie dodał jeszcze, że były to takie moce przerobowe, że drukowaliśmy usługowo Informatora środkowo-wschodniego. No drukowaliśmy, tak. I kolportowaliśmy. I kolportowaliśmy większą część Informatora sami, żeby podtrzymać legendę Solidarności. No, i jeżeli trzeba było rozrzucić ulotki, to rozrzucały to nasze grupy, które organizował Paweł, prawda? A druga strona solidarnościowa no niestety nie dostarczała nam gotowych
Nie dawała nic, nawet pieniędzy. Dokładnie. Ani ludzi. Ani ludzi, ani pieniędzy. Nie mogli się doczekać ludzi. My byliśmy w stanie rozrzucić do 200 tysięcy ulotek. Takaśmy zrobili. Największa akcja, 115 ulotek w 1985 roku. Tysięcy, tak jest. Ale tych akcji było więcej. Ale to oddziale lubelskim, natomiast podkreślam, że rozłam Tomku miał głębsze przyczyny, bo ja się w tej chwili wypowiadam w imieniu Zygi z Krakowa, no ale z nim rozmawiałem. Każdy chciał mieć inną samodzielność, samodzielność operacyjną, że możemy coś robić na miejscu, coś, co jest polityczne, nie tylko kolportaż. I w związku z tym redakcja w tym momencie no, siłą rzeczy musiała być zmarginalizowana. Ja jako młody człowiek, tutaj nawiążę, musiałem się często tłumaczyć, dlaczego ja w kolportażu mam niepodległość. No to były sytuacje paradoksalne, że więcej mi czasu przychodziło na tłumaczenie się, że mam w ręku niepodległość, niż na inne sprawy. Czy wy nas słyszycie? No, nie słyszycie nas? Tak, słyszymy. Okej, okay, no to powiedzmy taki wtręt, jeśli chodzi o rozłam. Naprawdę przyczyna była poważniejsza niż sama działalność samej redakcji i to, czy ona była mniej czy bardziej ostra. Myśmy chcieli mieć samodzielność polityczną do przeprowadzania akcji politycznych i werbowania ludzi do pewnego celu. Bo każdy się pytał w momencie, kiedy ja z nim rozmawiałem, po co pan to robi? I musiałem mu odpowiedzieć, po co ja to robię. I większość osób odpowiedziała, proszę pana, kolportować to se pan może beze mnie. No i natychmiast się zaczynał problem, czy ten człowiek będzie chciał współpracować. No ja miałem taki problem, że po wyjściu z więzienia, koniecznie, jak już Solidarność powstała od nowa, koniecznie chcieli w Akademii Medycznej w Lublinie, żebym wszedł do komisji zakładowej, ale to tylko część, natomiast część, druga część, mniej więcej po połowie, tak bardzo podejrzanie na mnie patrzyła, co to jest ta niepodległość, co ja robię, czy przypadkiem to nie jest jakaś prowokacja. Potężny problem z tym wszystkim. Była kwestia uświadomienia jak zwykle tych wszystkich tuzów, którzy no, mieli się za wielkich działaczy Solidarności. W jakimś sensie niektórzy z nich może i byli, ale powiedzmy, gdyby tak opowiedzieć o każdym, to tak no, nie chcielibyśmy tutaj ad personam wszystkiego mówić. No, mieliśmy potężny problem z tym wszystkim. No też Paweł miał, tak powiem, gadane. Paweł potrafił przekonywać. Robił jako agitator bardzo dobrze, no ale też miał dość zwartą ideę i dość zwartą ideę działania. Między innymi dlatego też udało się stworzyć dużą grupę, że ta idea działania była zwarta i logiczna. Po prostu no, była to logika działania takie, że ci, którzy drukowali, nie brali udziału w akcji ulotkowej, ci, którzy drukowali, nie chodzili na manify, żeby uniknąć pewnych takich wpadek prostych, które potem by pociągnęły za sobą następne wpadki albo jakieś inne niekoniecznie korzystne zdarzenia. W związku z tym między innymi właśnie udało się nam taką dość dużą grupę młodych osób jeszcze, ale zawsze zgromadzić. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz i tu chodzi już sam IPN, że publicznie nie jest poruszany według mnie taki niezwykle intrygujący i poważny temat w postaci pytania, czy przypadkiem lub nie przypadkiem w latach 80. nie doszło do takiego oto zjawiska, że ugrupowania, jeśli takie mogę nazwać, poza solidarnościowe były już dominujące na scenie politycznej, a nie Solidarność. A mam wrażenie, że tak było, a w Lublinie tak było. I jak rozmawiałem z ludźmi z Warszawy, to wszyscy byli w Warszawie, w latach 80. to były rozmowy, również przekonani, że oni są daleko więksi niż Solidarność. I myślę, że po latach myślę, czytając różne wypowiedzi, że Czerwoni też to zauważyli, że to jest już ich ostatnia szansa na porozumienie. Bo ci następni w latach 90., czyli my, nie byliby już skłonni do porozumień. Takie mam wrażenie dzisiaj. Nie, ten radykalizm był już ogromny. No po prostu ogromny. Nie, doświadczenie stanu wojennego i Solidarności nie minęło i raczej nikt już nie miał do drugiej strony żadnego zaufania. Także myślę, że niezależnie od czynników zewnętrznych, politycznych, Gorbaczów itp. itd., jednak Czerwoni też musieli myśleć o tym, czy oni z tego w ogóle wyjdą cało, próbując się dogadać. A z Solidarnością jeszcze mogli się dogadać. Natomiast z tymi ugrupowaniami, no podejrzewam, że chyba nie bardzo.
wiedzieć, bo czytając rozmaite dokumenty bezpieki, wielokrotnie spotykałem się w raportach z takim zdaniem, że nowa opozycja, ta niesolidarnościowa, nie będzie na porozumienie z bezpieką szła. Dlatego zresztą no, nasza organizacja była przeciwniczką Okrągłego Stołu i myśmy wzywali do bojkotu wyborów z 1989 roku. Tak a propos, i tutaj należałoby też wspomnieć nieżyjącego już Piotra Majszaka, który był prezesem partii po tym, jak ona powstała. No właśnie, panowie, powstała partia i jak tak naprawdę wyglądała jej struktura, tak w przybliżeniu, tak? Bo rozumiem, że mamy oddziały, mamy coś, co dzieje się w Warszawie, jeszcze nie jest nawet oddziałem. No i co? Może byśmy pokrótce, króciutko wyjaśnili widzom, czy to była scentralizowana jakaś formuła działalności, czy bardziej przypominało to federację oddziałów. Jak wyglądało to od strony strukturalnej? To była federacja tych czterech wymienionych oddziałów i szefowie tych oddziałów tworzyli Radę Polityczną. A ponieważ koledzy poprosili mnie, żebym ja te spotkania Rady Politycznej organizował w Warszawie, więc ja byłem ich organizatorem. Ale za mną nie stał wtedy oddział warszawski, więc ja tam no, nie podejmowałem decyzji na takich samych prawda, zasadach, jakie oni. Czyli to była federacja tych oddziałów i każdy oddział miał niezależność. Ja dodatkowo miałem kontakty z naszymi kolegami za granicą, między innymi z Jerzym Targalskim, ale też z moim przyjacielem, doktorem Jerzym Grębskim, który był naszym reprezentantem w Szwajcarii. No i tą pomoc, którą oni znając mnie i mając do mnie zaufanie przekazywali, ja z kolei no, przekazywałem na tych posiedzeniach Rady Politycznej i tam zapadały decyzje, prawda, co, jak te środki mają być rozdysponowane. Natomiast niestety ta partia dalej działała bez statutu. No i no tutaj muszę dokonać pewnego skrótu, bo nie mamy czasu, ale właśnie taki kryzys wystąpił no już po aresztowaniach w Krakowie, w Poznaniu i tak dalej. I na przełomie 87 i 88 roku, właśnie nie pamiętam, czy to był styczeń 88 prawdopodobnie, pod Krakowem odbył się taki zjazd. I ja na tym zjeździe przedstawiłem projekt statutu, który został odrzucony, no potem po dyskusjach, prawda, między przedstawicielami tych oddziałów i wtedy zaproponowałem rozwiązanie Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, co zostało przegłosowane. Czyli wtedy partia została rozwiązana i ja przestałem w niej działać, ponieważ ten mój projekt nie został przyjęty, a poza tym no już mogę powiedzieć, że już byłem tym wszystkim bardzo zmęczony, i chciałem po prostu wrócić do medycyny. A potem koledzy właśnie, no, Paweł Zygmunt i potem Piotr Majszak się do tego przyłączył, reaktywowali tą działalność, ale ja na ten temat nie mam nic do powiedzenia, bo już nie brałem w tym udziału. Także ja w pewnym momencie założyłem małą grupę, znaczy no założyłem, no, zebrałem kolegów z Warszawy i stworzyliśmy taką grupę około 10 osób, i zaczęliśmy wydawać orientację na prawo i wtedy ja reprezentowałem w Radzie Politycznej ten oddział warszawski. Tak to mogę powiedzieć. Widzę, że oddział lubelski chciałby jeszcze coś dopowiedzieć. Też. Jeśli można, słychać mnie, tak? Tak, słychać. Jeśli chodzi o to spotkanie pod Krakowem, to tam troszeczkę było bardziej komicznie niż przedstawił Tomek, dlatego że po przegłosowaniu i rozwiązaniu organizacji, my razem z Zygmuntem powołaliśmy ją do życia od razu, że tak powiem, na korytarzu, więc ona się powołała do życia od razu, bo myśmy chcieli dalej tą organizację prowadzić. Natomiast tutaj akurat jest bardzo mało czasu, żeby przeprowadzić dyskusję, czy to pociągnięcie Tomka z tym wymaganiem właśnie, że my na tym spotkaniu uzgodnimy właśnie coś tak skomplikowanego jak statut, było dobre czy złe, ale z powodu no zwyczajnie dużej ilości dyskutantów, bo tam dużo osób i w gruncie rzeczy dość skomplikowanego zagadnienia, jakim jest statut, to się nie mogło udać. Po prostu nie mogło się udać, dlatego że
trzeba byłoby tam wtedy rozwiązać naprawdę bardzo trudne sprawy dotyczące organizacji, a czasy się tak bardzo szybko zmieniały, że też nie było wiadomo, czy my, ja już byłem po aresztowaniu, siedzący obok mnie Krzysiek również, Kraków w dużej ilości, więc powstał problem, w jaki sposób w ogóle funkcjonować, czy my dalej możemy funkcjonować, co Tomek też to poruszał, legalnie, czy dobrze, oficjalnie, jawnie, czy w części konspiracyjnej. To wszystko się bardzo skomplikowało, także to wymagania Tomka, czy on sobie z tego zdawał sprawę, czy nie, wtedy no nie mogło być spełnione. Nikt nie dał rady tego ogarnąć, bo problemów było bardzo dużo i oczywiście narastał, naprawdę narastał problem finansowy. No na przykład, jeśli chodzi o mnie, ja cały oddział lubelski założyłem z własnych pieniędzy, które zgromadziłem na wyjazd na stypendium z filozofii i w roku którymś tam, nie wiem, 86, no naprawdę stałem na ulicy goły, bosy i wesoły i nie miałem w ogóle na kromkę chleba. I to naprawdę był poważny dla mnie problem, bo nie było dopływu pieniędzy za granicę, one były za małe, żeby prowadzić organizację, a ja w gruncie rzeczy byłem zawodowcem. Już byłem zawodowym rewolucjonistą, mówiąc językiem komunistycznym, prawda? I ja w taki sposób funkcjonowałem do 90 roku. Po prostu przy pomocy plecaka i przy pomocy dwóch par spodni, dwóch par butów żyłem przez te 9 lat, prawda? Ale tego się rzeczywiście na tak długi okres czasu, no to jest bardzo trudne do wytrzymania. Bo praca jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w warunkach masakrycznych, tak można powiedzieć. I powstał naprawdę gigantyczny problem, czyli w jaki sposób my mamy funkcjonować na takich obrotach, to naprawdę, żeby to wszystko się kręciło, to zaangażowanie w czasie było nieprawdopodobne i bez możliwości zarobkowania. Jeśli poszedłbym do pracy, straciłbym możliwość prowadzenia takiej organizacji w 5 minut. Po prostu. Ja cały dzień miałem wypełniony rozmaitymi zajęciami związanymi z Partią Liberalną Demokratyczną Niepodległość. I tak to ja mogę ze swojej strony powiedzieć. To był problem i ten problem również poruszył Zygmunt, który powiedział, jeśli nie będzie dopływu pieniędzy, nie pociągniemy. Prawda? I to naprawdę był gigantyczny problem. Ludzie ze strony Solidarności mieli ten dopływ pieniędzy i mieli z czego funkcjonować. No mieli, wszyscy wiemy, był ten dopływ pieniędzy. Prawda? I to się zaczęło komplikować i teraz znalezienie formuły organizacyjnej wtedy było bardzo trudne. Natomiast no oczywiście nikt się nie spodziewał, że bieg spraw się będzie poruszał w taki sposób, czy ten bieg w taki sposób, że pójdzie do okrągłego stołu. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że w roku 88 jesienią byłem na spotkaniu, nie pamiętam w którym kościele w Warszawie, ale to mógłbym sprawdzić i podać dane, na którym było spotkanie całej wierchuszki opozycyjno-solidarnościowej. Tam był Moczulski, był Kuroń, był Bujak, był Geremek, Mazowiecki, wszystkich osób nie pamiętam, ale wszyscy, i była dyskusja o tym, kto będzie reprezentował opozycję, czy jakbyśmy tam siebie nie nazywali, przy okrągłym stole. I wtedy też była możliwość wejścia do dyskusji przy okrągłym stole. Ten problem poruszył Leszek Moczulski. No niestety wtedy mnie już zdradził, bo ja przyszedłem tam incognito, przyprowadzony przez Jacka Kuronia, z którym robiłem wywiad, a on nie wiedział, że jestem z Niepodległości. On mnie zabrał po prostu, żebym jako dziennikarz zobaczył, jak się to rozgrywa. I no Moczulski od razu mnie tam przedstawił, więc Kuroń, można powiedzieć, dowcipnie kłapnął szczęgą z wrażenia, ale nic nie szkodzi, nie obraził się. Ale była możliwość, i ja uważam, że Jurek nie ma racji, była możliwość zajęcia pozycji obserwatora przy okrągłym stole. I uważam, że lepiej było być tam obserwatorem, nie brać udziału w podejmowanych dyskusjach i mieć kontrolę nad biegiem wydarzeń, bo wtedy byłaby ogromna szansa na wejście w legalną działalność. Po roku 89, jeśli ktoś nie szedł na poziom legalnej działalności, ginął w ułamek sekundy. Więc to się rozegrało w roku 88 i 9 naprawdę po prostu bieg zdarzeń zmiótł Niepodległość z areny, bo Niepodległość nie wyszła z działalnością legalną. A wówczas, jeśli chodzi o koncepcję, no to proszę zauważyć, że Solidarność zrealizowała koncepcję Niepodległości. No przecież to zrobili, prawda? No zrobili to prawie w 100%.
Więc z tą koncepcją można było wyjść, ale całkowicie trzeba było wyjść na powierzchnię i natychmiast budować zewnętrzną strukturę, tą jawną strukturę. Zapewne nie wszyscy się z tym zgodzimy, ale oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania. Natomiast no, zanim, bo już zdążyliśmy tutaj dojść do okrągłego stołu i okresu po okrągłym stole, to może lekko się, znaczy troszkę się cofnijmy. Ja mam takie pytanie, czy ktoś z nas w ogóle potrafimy oszacować jakby ilość ludzi, która wokół najpierw niepodległości, potem wokół LDPN-u działała. Bo to tak, tak byli to, były to osoby, które ściśle tak, działały w strukturze, były osoby współpracujące, czy to kolporterzy, osoby, które dawały swoje mieszkania, nie wiem, no masa takich osób. Czy potrafimy tak w dużym przybliżeniu, powiedzmy, ocenić, ile to było osób? Na ile byliśmy dużym ugrupowaniem? Ja myślę, że była nas garstka. No nie jestem w stanie, bo oczywiście jakby trzeba było jakąś definicję podać, kto był na ile zaangażowany, czy ktoś dawał lokal i na czas, powiedzmy, zebrania nawet wychodził na zewnątrz, no to czy to się liczy, czy się nie liczy. Ja mówię o konkretach, bo tu mówimy pięknie o ideach, a ciągle o tych workach, no bo mi się kojarzą, to były takie worki z trzech warstw, z których papier toaletowy dostarczano i one były wspaniałym później takim opakowaniem tej bibuły, którą się drukowało. Problem tylko tak, że one były ciężkie i kanciaste, no więc by ciężko było udawać, że to jest papier toaletowy dalej. Produkcja, no nie zdajemy sobie sprawy, jakie to było przedsięwzięcie, no bo mowa była o niepodległości, ja powiedziałem 10 tysięcy oczywiście w Warszawie, ja nie wiem, co było na gdzie indziej, jako rekordowe. No, natomiast nikt, zapominajmy jeszcze, że myśmy wydawali pismo Obóz. I to pismo Obóz to było szalenie logistyczne zadanie, dlatego że nie, no było 100 stron i chyba nakład w pewnym momencie był, nie wiem, 3 tysiące? No naprawdę przerobić te ryzy, no to naprawdę była robota, powiedziałbym, tragarza właśnie, no. I później no, wydrukować je, przewieźć papier, zdobyć ten papier, wydrukować, potem go poskładać i rozkolportować. To naprawdę był wielki, wielki wysiłek. No nie chcę, oczywiście mogłem opowiadać tu godzinami, jak to się odbywało w kuchni. No i doszliśmy do, dzięki tej powiedzmy garstce, do tego 84 roku. W 83 roku się trochę poprawiło, bo myśmy po raz pierwszy dostali jakieś pieniądze z zagranicy. Do tej pory to się odbywało tak przynajmniej w Warszawie, no, że Maria jeździła tym swoim maluchem. Staszek Kotowski miał swojego malucha. Andrzej chyba Poniewierski od czasu był wzywany, bo jeszcze na początku ze strażakiem jeździłem, pamiętam, który się wycofał, nawet nie pamiętam, jak on miał, jak się nazywał. Tak, no więc była nas po prostu no, garstka wariatów, bym powiedział, która się w to doba brała, no ale no był taki pocieszający, że moment, że jednak ktoś tam czeka na to, że pamiętam jakieś takie pretensje no, rzeczywiście autentyczne od kogoś, kto się spodziewał, że dostanie pisma, a pismo się spóźniało i potem miał do mnie pretensje, to nie było moją winą, ale no wpadka Staszka Kotowskiego no, była dla nas wielkim ciosem, dlatego że no, myśmy po prostu no, nie wiedzieli, kto drukuje, gdzie drukuje i tak dalej, kto robi na sieci okładki, bo to inna była inna grupa, więc odbudowanie tego to była szalona robota. No i wtedy trzy miesiące później powstała partia, która no, ciężko było powiedzieć, że no myśmy się tego przygotowywali, no ale decyzja jakby zapadła odgórnie. No ciężko, nie sposób było to bojkotować. No ja się przyznam, że jak teraz sobie pomyślę, że ja byłem Lib Dem przez jakiś czas, no to przechodzą mnie ciarki, no ale w tym czasie jakoś, nie wiem, człowiek jakoś inaczej te terminy rozumiał niż w tej chwili. No i niestety w trakcie tych wszystkich robót, których myśmy jakby z Marią odbudowywali ten pion techniczny, no nam się podwinęła noga, no niestety któregoś dnia i ostatnia wizyta zresztą nasza u Tomka Dangela była, rzuciliśmy o 500 sztuk tam czy 400, no i godzina była już późna, no i wpadliśmy po prostu na patrol, który pijaków szukał, no i niestety moja działalność w zasadzie na tym wygasła.
bo już no, nie było jak dalej działać, także co się działo po 85 roku, to ja nie bardzo wiem, natomiast tylko może powiedzieć z przykrością, że o tym, że ktoś mnie z partii usunął, to się dowiadałem od Ubecji, no, która z takim uśmieszkiem mi tam podsyłała właśnie jakieś pismo, które było napisane, że jakaś rada się zebrała i mnie usunęła. Znaczy nie wiem, czy nie było po nazwisku, ale nie wiem, czy nie po pseudonimie, bo już nie pamiętam, ale było to dosyć przykre, bym powiedział. Jasne. Dobra, zanim przejdziemy do tych może trochę bardziej... Jeżeli chodzi o członkostwo, raczej należałoby się posługiwać terminem osoby zaangażowane, dlatego że żadnego formalnego członkostwa nie było, prawda? Nie mieliśmy legitymacji, nie mieliśmy. To już byłoby bezsensowne członkostwo, legitymacje, spisy członków, no to nie jest, to jest konspiracja właśnie. To, co mówił Tomek, najlepszym dowodem tej konspiracji było to, że nikt nie wiedział, gdzie, co się dzieje, co się robi, tak? Każda komórka jakby była głęboko zakonspirowana osobna i same nawiązanie kontaktu było bardzo trudne. Więc ja oceniam, że zaczynało to mniej więcej około 50 osób. Jak wyjeżdżałem, to było na pewno ponad 100, tak, zaangażowanych w rozmaitym stopniu. Natomiast jak rozmawiałem z Piotrem Majchrzakiem, no to on oceniał, że w sumie taki zasięg organizacyjny to jest około 500 osób, ale jak mówię, w różnym stopniu zaangażowania, bo to może być udzielanie na przykład mi lokalu na magazyn, na przykład, albo ogródka na magazyn benzyny. Przecież pamiętamy, że była racjonowana i myśmy mieli magazyny benzyny, tak? Tak samo jak magazyny papieru. Tak, tak, Tomku. Znaczy, ja się zgadzam z Pawłem Skokowskim, który powiedział, że naszym celem było przygotowanie kadr. Więc z jednej strony warunki konspiracji, prawda, te kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa, a z drugiej, no, jak kształtować masowo tych ludzi. No. Ja organizowałem Solidarność w stanie wojennym Centrum Zdrowia Dziecka, tam było 2000 pracowników. Ja po prostu na każdym piętrze, w każdej klinice, tam laboratoriach, dziale technicznym, po prostu miałem jednego człowieka, więcej nie potrzebowałem. I tam po prostu myśmy rozprowadzali prasę i zbieraliśmy informacje na temat działalności tam, prawda, komunistów na terenie tego zakładu pracy. I to nam wystarczyło, żeby kontrolować ten zakład. I myśmy tam mieli przewagę nad PZPR-em wtedy, po wprowadzeniu stanu wojennego. Myśmy kontrolowali ten zakład pracy. Więc tutaj analogicznie, no ja nie szukałem zbyt wielu ludzi. Ja wolałem mieć właśnie takich zaufanych tutaj kolegów, którzy siedzą koło mnie i ciebie, Tomku. Bo to się wszystko opierało na zaufaniu, prawda? A chodziło też o to, żeby się spotykać, prawda, regularnie, żeby w tej codziennej pracy, ale również w dyskusjach nad, nie wiem, tym, co się pojawiało w tej prasie, czy w danej sytuacji, prawda, aktualnej, politycznej, która była, żebyśmy kształtowali te zespoły. No. Natomiast potem, tak jak mówię, no, ja w odróżnieniu od Pawła i Zygmunta miałem taką koncepcję takiej partii scentralizowanej, że po prostu jest jakiś lider, jakiś ośrodek, jest pewna hierarchia, no i siłą rzeczy, no, ci ludzie, którzy są na niższych szczeblach, muszą się podporządkować. I ten właśnie rok 88 był taką cezurą, był takim kryterium, więc albo ta partia by się ujawniła i w mojej koncepcji ta część jawna, to ją powinni tworzyć koledzy, którzy byli wcześniej aresztowani, ujawnieni, siedzieli w więzieniu i tak dalej, no bo oni już zostali ujawnieni, a ci młodzi, którzy jeszcze, prawda, nie byli ujawnieni, to niech by dalej działali w tej konspiracji, no ale to już tylko rok tam został do tego 89 roku. No. Także dla mnie to była taka życiowa decyzja i moim warunkiem pozostania w tej partii było przyjęcie statutu. Paweł mówi, że to było nie do przeforsowania. Może nie było do przeforsowania, ale to po prostu była moja życiowa decyzja i ja stwierdziłem, że albo oni przyjmują moje warunki, albo ja odchodzę. No. Uważam, że postąpiłem uczciwie. No tak, no to doszliśmy do tego momentu. Trzeba pójść trochę dalej. Ten 88 rok przeszedł. Powstały te ośrodki jakby kontaktowały się nadal. Paweł przyjeżdżał do Warszawy regularnie, Zygmunt też, myśmy się widzieli.
zrobiliśmy spotkanie później w Heidelbergu. Generalnie całą organizację przejął na siebie w zasadzie Piotr Majchrzak. Nie ma go z nami, bo niestety odszedł już od nas. Organizował to wszystko. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w takim gronie, że mieliśmy możliwość porozmawiania z Jurkiem Targalskim w Romanie. Wymienić sobie po tych kilku latach jakieś swoje wszystkie uwagi na temat programu. Tam zresztą został trochę dopracowany ten program LDPN-u, który został później wydrukowany w 90 roku. Bo partia niby była, ale ona była, powiedzmy sobie szczerze, opierała się głównie na wydawnictwach. Istnieliśmy przez wydawnictwa, wydawane w oddziałach. No i w Warszawie, która zaczęła się ukazywać orientacja. Stara N-ka chodziła cały czas, ale my straciliśmy kompletnie. Znaczy, ja się kontaktowałem. No, dodaj kontrę, którą świętej pamięci Jacek Kwieciński robił. Tak. Powstawało tak, kontra. A tych czasopism było rzeczywiście, bo z oddziałami, licząc oddziały, było ich rzeczywiście kilkanaście czasopism. W różnej ilości oczywiście się one ukazały. No, orientacji wyszło tam 60 ileś numerów. Niektóre miały po 3, po 4, kilkanaście, no ale chodziło też o taką edukację społeczeństwa. Ja pokażę. Nie chodziło tylko o. To są właśnie o same kadry. No bo cały, no to jest numer, kiedy koledzy zostali aresztowani w Krakowie. Słynna sprawa, kiedy szykowali ulotki na 1 maja. Ja chciałem się tutaj jeszcze odnieść do tego, co mówił Piotr na temat tych kadr, tego wszystkiego. My przetrwaliśmy z orientacją do samego końca, znaczy do ujawnienia, do okrągłego stołu. Nie przyjęliśmy tego okrągłego stołu jako już wydarzenie zakończające. W zasadzie orientacja w takim formacie wychodziła do początku 90 roku. Potem spróbowaliśmy to sformalizować, założyliśmy spółkę z Piotrkiem Majchrzakiem. Spróbowaliśmy wydawać oficjalnie tę orientację na prawo. Oczywiście skończyło się jak się skończyło. No, z braku funduszy, z tego wszystkiego to się nie udało. Ale jeśli chodzi o tą politykę, o wejście do polityki, były próby wciągnięcia nas do polityki. My prowadziliśmy rozmowy w czasie pierwszego tego sejmu kontraktowego z przedstawicielami Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Oni się do nas zgłosili, chcieli nas wciągnąć na swoje listy. No i po takiej dyskusji wewnętrznej kolegów, między innymi Jacek Kwieciński, też już nie żyjąc, Piotr Majszak, uznaliśmy, że chyba nie warto wchodzić do nich. To była podejrzana grupa. Byliśmy na kilku zebraniach założycielskich tak zwanej Gazety Codziennej Telegraf. To Maciej Zalewski zakładał z Porozumienia Centrum. No potem to okazało się w ogóle wielkim nieporozumieniem. Też się wycofaliśmy z tego. Nie daliśmy się wciągnąć do tej redakcji, a już były omawiane podziały, już ty się będziesz zajmował tym, wy tym. Jakoś tak po dwóch spotkaniach wycofaliśmy się z tego, bo oni też chcieli oczywiście wykorzystać potencjał. Natomiast nie było żadnego wpływu, jaki będzie kierunek tej gazety, co to będzie tak naprawdę. Maciek Zalewski chciał wszystkim sam, on będzie sam kierował, tak jak sam się wycofaliśmy. I na tym się skończyły w zasadzie takie próby wejścia do takiej polityki prawdziwej. To już, no ja dokładnie pamiętam naszą dyskusję na Bednarskiej, bo wtedy przyjechałem do Polski po kilku latach, to był rok 90. i rozpatrywane były dwa aspekty. Sprawozdawcami byli Piotr Majszak i Jacek Kwieciński, bo już nie żyjący. Były rozpatrywane projekty przyłączenia się albo do późniejszych aferałów, tylko wtedy oni się jeszcze aferałami nie nazywali, albo do Porozumienia Centrum. Jacek Kwieciński chciał, żebyśmy poszli do Porozumienia Centrum i rozmowy były prowadzone, ale to Porozumienie Centrum nas odrzuciło. Świętej pamięci Jan Olszewski powiedział, że nie. Dlatego, bo wyglądało wszystko na to, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że my jesteśmy zbyt radykalni. Jesteśmy zbyt radykalni i będziemy po prostu Porozumieniu Centrum przeszkadzali, tak to nazwijmy. Natomiast jeżeli chodzi o późniejszych aferałów, no to Jacek Kwieciński opowiedział wizytę w Mariocie i doszliśmy do wniosku, że to banda złodziei po prostu. Więc mieliśmy do wyboru albo zostać w polityce ze złodziejami,
albo zostać uczciwymi. No i wybraliśmy to drugie rozwiązanie. Dlatego tak naprawdę nikt z nas w polityce nie pozostał. Być może dlatego też jesteśmy tak stosunkowo mało znani, tak? Znaczy LDPN jest stosunkowo mało znany. To jest taki, że trzeba było tam kraść. Nikt z nas nie zrobił żadnej kariery politycznej, nawet nie próbował. No. Ja nie chciałbym idealizować naszego środowiska, no ale widocznie był jakiś klucz, prawda, doboru tych ludzi w naszej organizacji, który spowodował, no, że ten poziom moralny był na tyle wysoki, że nikt z naszego środowiska nie jest politykiem, czy nie był politykiem, prawda? Ja nie mówię o publicystyce, czy jakimś komentowaniu i tak dalej, ale że, nie wiem, nasze sumienia, nie wiem jak to powiedzieć, czy właśnie to kształtowanie się w tym naszym środowisku w zasadzie wyeliminowało każdego z nas z możliwości podejmowania tego typu kompromisów, o których Jurek właśnie tu powiedział. Więc nie wiem, no można to nazwać radykalizmem, a można to nazwać chyba uczciwością. No, ja na pewno się do polityki nie nadawałem, bo ja żadnych kompromisów nie potrafię podejmować. Natomiast w sprawach organizacyjnych byłem dobry. Potem założyłem Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, organizację pozarządową, która działa do dzisiaj i dobrze funkcjonuje. Także każdy z nas miał do czegoś tam, prawda, talent od Pana Boga i żeśmy to jakoś wspólnie wykorzystywali. A jak przyszedł ten rok 89, 90, ja na przykład miałem propozycję, żeby startować do Sejmu z listy KPN-u. Nie wiem dlaczego, ktoś do mnie zadzwonił, mnie wyciągnęli z szafy. Nie, powiedziałem, że nie jestem zainteresowany. No zresztą zmarnowałbym życie, także... Ja dziękuję swoim rodzicom, moim instruktorom harcerskim, kolegom z LDPN-u, Panu Bogu, przepraszam, że na końcu go wymieniam, że nie zostałem politykiem, bo zmarnowałbym swoje życie. Tomku, też chciałeś coś powiedzieć? Nie, tylko małe uzupełnienie właśnie tutaj o tych politykach. Pamiętam wizytę Witka Gadomskiego w Londynie zaraz po wyborach tych kontraktowych i on miał startować chyba z województwa ciechanowskiego, się dobrze pamiętam, i strasznie do tego podszedł uczciwie, jeździł po tych wsiach i tam się spotykał z wyborcami, no ale potem cała robota na nic, bo wujec trzasnął zdjęcie z kim innym i te jego wszystkie podróże się okazały w ogóle kompletnie nieważne, więc wygrywali ci, co mieli zdjęcie z Wałęsą oczywiście, no ale potem jakoś on skręcił w tamtą stronę, chyba przez Gazetę Bankową najpierw, a potem... został posłem... No został posłem, był w tym Sejmie z listy KLD. Pamiętam takie spotkanie u Marii Słowikowskiej w 92 roku w lecie po obaleniu rządu Olszewskiego i pamiętam, że no prawie doszło tam do mordobicia, ale jakoś się rozeszło po kościach. To jest właśnie dowód. I został posłem i skończył wybiórczej. No, czy można sobie wyobrazić gorszy los człowieka? No? Chyba nie. Nawet jeszcze na chwilę, zanim przejdziemy do następnego punktu, to ponieważ... Tak, dobrze. Oddaję głos panu Pawłowi. A propos różnych dziwnych losów, więc myśmy w oddziale lubelskim do 90 roku wydawali, w tej chwili nie błysnę, ale naprawdę dużą ilość numerów wydaliśmy, pisma dla Ukraińców w wersji dwujęzycznej. Były dwa pisma. Jedne to były wiadomości, widimości, Jurek, tak? Widimosti po ukraińsku, widimosti chyba, tak? I kolportowaliśmy to na Ukrainę. Mieliśmy grupę Ukraińców, którzy to przewozili na Ukrainę. Kilkanaście numerów wydaliśmy. One były redagowane przy pomocy naszej koleżanki w Stanach Zjednoczonych, przesyłane drogą specjalną do Polski, tutaj drukowany. Był redagowany przy pomocy Ukraińców mieszkających w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie dwóch profesorów. I naprawdę, jest około 20, my to przekażemy do IPN-u, około 20 numerów i to wszystko poszło na Ukrainę. A propos naszego programu. Dzięki. Darek mówił o orientacji na prawo, tak? Czyli takim czasopiśmie, które pod koniec istnienia, powiedzmy, pod koniec lat 80. chyba było jednym z ważniejszych, tak, wśród czasopism wydawanych przez LDPN. Powstało w 86 roku. Tu już pokazywaliśmy, jak wyglądały te wydania podziemne.
Rzeczywiście, tak jak Darek powiedział, w czerwcu 90 roku dopiero zaczęło się ukazywać wydanie nadziemne, że tak powiem, oficjalne, legalne. Tak wyglądało, to jest pierwszy numer, to on wyglądał trochę ubogo, ale już drugi okładka wyglądała trochę lepiej. Natomiast zabawne może było to, że jeszcze na początku 90 roku, do początku 90 roku pisaliśmy do orientacji pod pseudonimami tak naprawdę. Ona była wydawana w ten sposób, no ale było już niby po czerwcu 89 roku, a ciągle jednak pisaliśmy pod pseudonimami do chyba nie wiem, na początku 90 roku dopiero w tej dalej podziemnej orientacji pisaliśmy już pod nazwiskami, no a potem siłą rzeczy zaczęliśmy robić tą legalną orientację, która no niestety rzeczywiście przez 2 lata próbowała utrzymać się na rynku do roku 92. Może była bardzo ciekawym czasopismem, to niestety no, nie wytrzymała już konkurencji. Tym chciał wspomnieć o paru kolegach, którzy w tej orientacji pisali albo ją redagowali, chociażby o Maćku Malinowskim, Wawrzyńcu Kaznowskim czy Jacku Laskowskim, no, którzy rzeczywiście byli podporami orientacji. Jeśli mogę coś dodać, no, trzeba powiedzieć o orientacji, że całym pomysłodawcą był Tomek Dangel. Pierwsze numery w zasadzie zrobiłeś sam. Dokładnie. Prawda? No prawie. No. My tylko przynosiłeś teksty, a my tylko jeszcze jedno. No Jurek tak, no dosyłał cały czas materiały, ale pierwsza koncepcja. Potem się zaczynały te zebrania, coraz więcej ludzi przychodziło. Znaczy ściągaliśmy też kolegów, żeby próbowali pisać. No. Tak to się zaczęło, no w koło. Jednak ja będę się upierał, że wkoło pisma jednak się tworzyła jednak taka grupa ludzi, którzy dzięki temu te wszystkie poglądy jakoś tam eksportowali na zewnątrz. No, samymi strukturami byśmy niewiele dali zrobić. Musi być gdzieś, trzeba te poglądy jakoś wyrażać, gdzieś to przekazywać dalej. Jakie by nie były te pisma, oczywiście to był problem z korportażem, z wszystkim. No. Pamiętajcie, że w Warszawie kolportaż tygodnika Mazowsze nie chciał przyjmować naszych gazet. Trzeba było to omijać, budowaliśmy trochę swoje, trochę po koleżeńsku. Ci sami znajomi ludzie rozprowadzali to, ale był zalecany bojkot nawet takich czasopism. No nie było łatwo się przebić z tym wszystkim, ale no jakoś te idee przechodziły cały czas. A trochę dziekcił do beczki miodu. Powiedziane tutaj było przed chwilą, że z naszego środowiska ludzie nie szli do polityki, no więc ja powiedziałem o Witku Gadomskim, no ale nie zapominamy jeszcze o, że no Staszek Krojek tam chyba właśnie w Porozumieniu Centrum był wysoko notowany w Warszawie. Z kolei no jeśli chodzi o pismo Obóz, które no generalnie redakcja jakby była niezależna, ale no myśmy ją wydawali i byli związani, no jednym z redaktorów był Andrzej Ananić. Później był ambasadorem w Turcji bodajże, był szefem wywiadu, to jak była reforma Barczykowskiego. ABC, Adriatyk, Bałtyk, Morze właśnie, Czarne, był ABC, Bronisław Komorowski. Bronisław Komorowski ale oni nie byli w LDP, nie? No ale no mówię z tak zwanego środowiska, no więc... Chodzi o to, że po moim wyjeździe do Francji redakcja Obozu całkowicie z nami zerwała, tak? Bo to redakcji nie odpowiadało. Nie odpowiadała linia polityczna LDPN-u, a wcześniej Organizacji Niepodległości. Panowie, przejdźmy do takiego, myślę, że bardzo ważnego zagadnienia. Na ile LDPN była... Co Ubecja wiedziała na temat LDPN-u? Na ile tak naprawdę byliśmy jej znani? No, było trochę wpadek, tak? Było trochę wpadek. Z tego, co wiem, większość z nich była raczej przypadkowymi, tak? Takimi zewnętrznymi wpadkami, jeśli to tak można nazwać. Natomiast, no nie wiem, może Jurku coś powiesz na ten temat. Nie wiem, z tych wpadek w sumie nie było dużo i one wszystkie przychodziły z zewnątrz.
To znaczy największa wpadka, czyli wówczas ta sprawa przewożenia offsetu przez Staszka Kotowskiego, no to on został zidentyfikowany przez bezpiekę z różnych źródeł, między innymi niejaki TW Róża, to był taki pederasta, o czym byśmy nie wiedzieli. Wskazano nam jego mieszkanie, jego domek jako miejsce do drukowania i tam Majchrzak pojechał, ale jak się zorientowali, no to uciekli stamtąd oczywiście z różnych powodów i zdążyli wywieźć sprzęt. Natomiast on zamontował numer rejestracyjny samochodu Staszka. A sprawa najważniejsza to po prostu przez kolportaż natknęliśmy się na agenta bezpieki, który się zobowiązał do przewiezienia tego offsetu na jachcie ze Szwecji. No i to była największa wpadka. Inne wpadki to była kwestia no albo przypadkowa, tak jak Tomek, po prostu patrol go spotkał, albo no tak jak kwestia krakowska, gdzie po prostu koledzy się udali na dach, a tam po prostu czekała bezpieka, tak, więc i po nitce do kłębka zidentyfikowano wszystkich. Tak, dla przypomnienia to chodziło o to, że na 1 maja, tak, chyba koledzy maja, wokół rynku. Kiedy koledzy z Krakowa chcieli tak, wyrzutnie zainstalować, które lotki miały rozrzucać. Tak, takie lotki miały z dachu startować i przed dzień chyba zostały. Manifestację 1-majową, oni to uruchomili na dachu, no ale od strony bezpieczeństwa nie zachowywali się, że tak powiem, rozsądnie. No. I to spowodowało największą wpadkę, a tutaj widzę, że Tomek Dangel podnosi rękę. Ja w swoich dokumentach mam, że szefem organizacji jest Grzybowski, któremu mieszkania na spotkania udziela Dangel. Więc to pokazuje, że informacje były niepełne, bo Grzybowski to był pseudonim właśnie Tomka. Więc informacje były z boku. Jeżeli się rozprzestrzenialiśmy, mieliśmy duży kolportaż, to natykaliśmy się w kolportażu na agenturę i tego nie można było uniknąć. To znaczy Jurek tak stara się elegancko to wszystko przedstawić i załagodzić. No, Służba Bezpieczeństwa połączyła mnie z Niepodległością po aresztowaniu Staszka Kotowskiego, w którego notesie był zapisany mój adres. No więc przepraszam bardzo, no, to jest złamanie no, jakichś podstawowych zasad konspiracji. No, na przykład mój tata był w czasie wojny z tego powodu aresztowany i potem prawie 5 lat przesiedział w obozach koncentracyjnych. No. Potem w 1986 roku, jak była ta sprawa przesłuchiwania naszych uwięzienia i przesłuchiwania naszych kolegów z Krakowa, to ktoś z nich, kto przyjeżdżał do Warszawy na spotkania Rady Politycznej, podał rysopisy wszystkich członków tej Rady. No więc to był rok 86. A ja rewizję w domu to miałem dopiero w 87. I ja w zasadzie do tej rewizji to sądziłem, że no mam prawo uważać się, że mogę działać w konspiracji, prawda, i że jestem nieujawniony. Także wynikało to z naszych błędów jakichś tam organizacyjnych, no i właśnie tym faktom, że ten, no jak Służba Bezpieczeństwa się poważnie wzięła za ten oddział małopolski, no to że koledzy zaczęli sypać po prostu. No, no tak, także, ale także nie twórzmy tutaj po prostu jakiejś mitologii, że to nie było też w tym naszej winy. No. Natomiast no, tutaj w Warszawie, no, ja do dzisiaj nie wiem, aby ktoś z naszego środowiska był agentem. Także no właśnie nie, to trzeba odróżnić. Także takiej sytuacji nie było. Nie było żadnego agenta, natomiast rzeczywiście koledzy w Krakowie się załamali, to prawda. Ale jeszcze jedną trzeba rzecz wiedzieć. To, że bezpieka wie, że ktoś jest w opozycji, że ktoś jest w jakiejś organizacji, to jest mało. To wiedziało, na przykład Majchrzaku też wiedziała, ale wiedzieć przede wszystkim należy, jak się jest oficerem bezpieki, kto jaką rolę spełnia. To jest zasadnicza wiedza, ja a nie, że ktoś jest. Ja byłem w Pałacu Mostowskich i oni wszystko mnie wiedzieli. No. Ale w którym roku? W 87 w kwietniu. No w 87, tak, to już no było tak późno i to już wtedy było po tych wszystkich głównych wpadkach. No tak, no ale ktoś im te informacje sprzedał. No.
Widzę, że Lublin się zgłasza. Oddaję głos. Ja tutaj muszę powiedzieć o naszym środowisku. Paweł, jak z Pawłem się spotkałem, to pierwszą rzeczą, którą powiedział: Andrzej, nie chodzisz na żadne demonstracje, nie chwalisz się, trzymasz język za zębami i musisz się zgodzić na jedno. Będziesz miał ograniczone życie towarzyskie. Jeśli ci to nie odpowiada, wylatujesz z moich struktur. Mnie to akurat odpowiadało, bo dlatego, że przed 13 grudnia byłem aktywnym działaczem NZS-u na KUL, dość znanym ze względu na funkcje pełnione w zarządzie, a później w komitecie strajkowym. I Paweł rzeczywiście w całej strukturze wprowadził absolutne normy przestrzegania konspiracji. One może były absurdalne z dzisiejszego punktu widzenia, ale skuteczne. No, zebrał przede wszystkim Paweł ludzi o takich skłonnościach, którzy dużo nie mówili, a za to dużo pracowali. I w gruncie rzeczy my żeśmy sami spoza orbity lubelskiego oddziału wyrzucali tych, którzy mówili, a nie działali. Raczej kładliśmy na tych, którzy milczeli, ciągnęli tą robotę i nie ujawniali swoich danych. No, dla przykładu, ja wtedy byłem studentem KUL-u. Co do zasady, właśnie na KUL-u, wśród KUL-owców, nie kolportowałem druków Niepodległości i innych wydawnictw. Co do zasady, żeby mnie szybko nie można było zidentyfikować. Był zakaz chodzenia na patriotyczne bibki. Tak jest. To rzeczywiście u nas skutkowało. To, co Zbecja o nas wiedziała, to wiedziała o dwóch kolegach, którzy tutaj siedzą obok mnie, no bo wpadliśmy. No ja wpadłem, bo wiozłem bibułę w niedzielę, a w niedzielę się wozi rąbankę i to był błąd. Ogromny, gigantyczny błąd. Straciłem kontakt z życiem. No. Dobra, dziękuję. Tak, można, oczywiście. Pytanie na odpowiedź, znaczy odpowiedź na pytanie, czy Ubecja wiedziałem, to chyba Jurek tam żeś publikował tyle tych materiałów z komentarzem. Najlepszy przykład, że mało wiedział, o dziwo. Na przykład tam by uważali, że jakaś pani, która daje lokal na Poznański, to jakaś tam jest szefowa czegoś, co było z absolutną bzdurą. Natomiast jeśli chodzi o mój przypadek, no to dopiero poznałem z IPN-owskich akt po latach, że ja po prostu przyjechał jakiś kurier z Krakowa, który woził bibułę, przywlókł ze sobą krakowską Ubecję, ale jak wchodził do budynku, to tam ta Ubecja krakowska nie wiedziała, do którego mieszkania wszedł. W związku z tym przesłała meldunek do Ubecji warszawskiej, która tam założyła w którymś mieszkaniu jakieś obserwatorium, po prostu siedział obok w oknie i obserwowałem. W końcu wiedzieli, do jakiego lokalu się chodzi. No ja tam się tam pojawiłem i tam zostałem, oczywiście nie zostałem wylegitymowany, no ale spisali numer samochodu, więc nie trudno było mnie znaleźć. Na dzień dobry byłem mężczyzną z brodą o pseudonimie Kasztelan. Dużo lepszy niż Franek, bardzo mi się do tej pory podoba. No i jeszcze pamiętam z tej lektury, że ileś lat później było takie biuro studiów w MSW. I to biuro studiów wydało jakąś tam orzeczenie, z której wynikało, że ja jestem przywódcą Niepodległości. No, czyli dużo lepiej mnie ocenili niż koledzy. Jasne. Dobra, panowie, będziemy pomału finiszować. Mam jeszcze jedno pytanie. Pytanie o współpracę z innymi ugrupowaniami. Czy takowa współpraca była z innymi, powiedzmy, nie wiem, w rodzaju Solidarności Walczącej, KPN-u? Czy któryś z kolegów mógłby coś na ten temat powiedzieć? To znaczy ja wiem tylko, że kolega z redakcji, Norman Pieniążek, spotykał się z nieżyjącą już dr Ewą Choromańską, która stała na czele MKK. Bo ja po prostu ich skontaktowałem, więc informacje były przekazywane między nimi. No ja nie uczestniczyłem oczywiście w tych spotkaniach, tylko tam załatwiłem lokal i tam. Z Solidarnością Walczącą podpisaliśmy porozumienie o współpracy. To załatwiał też nasz kolega Wojtek Rudłutowski, który tam odpowiadał za sprawy we Wrocławiu, ale z tego nic nie wyniknęło. Ja kiedyś pojechałem chyba do Gdyni i też miałem się tam spotkać
z lokalnym tam szefem Solidarności Walczącej, on w ogóle się nie zgłosił na spotkanie. Także z Solidarnością Walczącą to była jakaś fikcja. Natomiast tutaj w Warszawie no, kontaktowaliśmy się z tymi bardziej takimi radykalnymi grupami Solidarności, tam jak MRKS na przykład. No tam była jakaś grupa kiedyś tam na 11 listopada, żeśmy wydali taką wspólną gazetkę, prawda? No tak, ale w sensie jakimś takim politycznym, z dłuższej perspektywy, to chyba nic z tego nie wynikało. No, nie wiem, jak wy uważacie. Także i nasze oczekiwania chyba też nie były jakieś wielkie. No wiedzieliśmy, że ta Solidarność, no jak czytaliśmy ich prasę, to już wiedzieliśmy, że to nie jest pod względem politycznym, prawda, nic nie wnosi. No nie wiem, może Paweł Skokowski tutaj lepiej by się na ten temat wypowiedział, ale ja jakichś złudzeń nie miałem. Także ja miałem kontakty bardziej takie towarzyskie, jak już opuściłem tą Solidarność. No miałem tam kolegów, zresztą Jacek Hugo Bader napisał taką książkę Skucha o tym naszym środowisku, gdzie właśnie no, przedstawił nasze biografie tych działaczy właśnie tego MKK wcześniejsze, potem w czasie tej pierwszej Solidarności, czy tam w czasie tego stanu wojennego i potem co dzisiaj się z nami stało, prawda? I ten tytuł właśnie tej książki jest taki wymowny, prawda? Że ta skucha to znaczy, że ta Polska, którą myśmy walczyli, bo on nas tam nazwał Kolumbami, chyba rocznik, nie wiem, 80, coś takiego, no że w zasadzie, no że ponieśliśmy porażkę. Może taka książka i o naszym środowisku powinna powstać, prawda, żeby zobaczyć, prawda, jak my to wszystko oceniamy, prawda, jaki był sens w ogóle tych działań, prawda. No jako dwa słowa, tam Lublin kiwa. Ja tylko chciałem przypomnieć, było kilka prób. Było kilka prób nawiązania kontaktu z Solidarnością jako taką, bo oni dostawali maszyny z Zachodu. I była czasami taka sytuacja, że powiedzmy mieli dwa offsety, które leżały gdzieś w piwnicy i potem jakaś była rewizja, bo to przecież no, te komisje były rozpracowywane i te offsety były konfiskowane. No, natomiast raz była sytuacja taka, że myśmy zaproponowali wypożyczcie nam jedną maszynę z dwóch, wypożyczcie nie dajcie, my wam zrobimy tą waszą ulotkę w dowolnym nakładzie błyskawicznie, dwustronne było 500, no to jedna ryza papieru, to śmiech na sali. No i się okazywało, że nie, no. I potem te maszyny wpadały, no to było nieszczęście, a myśmy na jakichś tam powielaczach, na sitach i tak dalej, a maszyny po prostu wędrowały na Rakowiecką. Panowie z Lublina coś macie do powiedzenia? Oczywiście, jeśli chodzi o Lublin, ja stosowałem całkiem inną taktykę, czyli myśmy współpracowali ze wszystkimi. Znałem wszystkich szefów mniejszych czy większych ugrupowań kolportażowych, politycznych, takich samodzielnych, organizacyjnych i znałem szefa regionu, jeśli chodzi o Solidarność. Ze wszystkimi się dało współpracować, tylko był jak zwykle jeden problem. Nie należało, rozmawiając, próbując się dogadać, jakby stawiać żądań. To w polityce jest nienormalne, czyli jeśli oni mają inne stanowisko, my mamy inne stanowisko, ale mamy wspólnego wroga, to można podejmować wspólne działania. Ja nie oczekiwałem od tych ludzi, żeby zmienili nasze poglądy, żeby zmienili swoje poglądy, ale dzięki temu, że nie naciskałem, to w kolportażu solidarnościowym mieliśmy ogromną ilość niepodległości, ogromną. Oni nie stawiali oporu, myśmy brali również ich pisma i kolportowali w ogromnych ilościach, drukowaliśmy również dla nich, także u nas współpraca była płynna, natomiast problem zawsze sprowadzał się do jednego i na to kładę nacisk, że gdybyśmy mieli taką możliwość, prawda, żeby kształcić kadry, to w momencie zmiany w Lublinie była taka możliwość, mogliśmy obsadzić ogromną ilość stanowisk. Ogromną. Ja nawet miałem propozycje bardzo poważne, już nie będę ich wymieniał, żeby się nie ośmieszać, po prostu niezmiernie poważne. Tylko rzecz polega na tym, że trzeba było w to wejść. Dlatego, że nie da się uprawiać polityki bez kompromisu. To jest w ogóle niemożliwe. Ja mogę mieć poglądy i powiedzieć, moje są super, ale stanie obok człowiek, powie, a moje też są super. No i wtedy co? Co dalej? Prawda? No to jeśli twoje są super, to sobie realizuj sam, a moje są super, to ja sobie będę realizował sam. I z tego nigdy nic nie wychodzi. Polityka jest wypełniona od góry do dołu kompromisami.
Jeśli ktoś w nią nie wchodzi, to nic nie buduje i nie może niczego oczekiwać. Więc jeśli myśmy nie weszli w Polskę po 90 roku, to nie mamy prawa niczego oczekiwać po prostu. Tutaj, Krzysztof prezentuje nasz dorobek wydawnika. A to my wyślemy im wszystko. Ale ja to wysłałem Tomaszowi. Tomasz ma moje wspomnienia. Visti iz Rimu, to jest ten ukraiński. Tak. I serwis ukraiński, i opinie ukraińskie, czyli trzy pisma. Po ukraińsku. Tutaj oczywiście nie dopisałem. Jurek, dostaniesz to wszystko, dostaniesz. Dobrze. Natomiast to porozumienie to też myślę. Ale także myśmy nie byli przeciwni współpracy. Myśmy byli bardzo aktywni, w związku z tym nikt nam nie stawiał żadnych barier. Jeśli ja chciałem się spotkać z szefem regionu Solidarności, nie było żadnego problemu. Bez żadnego. To w ciągu 24-40 godzin otrzymywałem informacje o lokalu i mogliśmy się spotkać. Także nie było tu żadnych przeszkód. Zresztą większość osób, z którymi ja rozmawiałem, jeśli chodzi o Solidarność, to nie były osoby, które miały jakiś sztywny pogląd, taki, którego nie można było zmienić. Natomiast oczywiście chodziło generalnie o wiarę, że da się ten system obalić. I to generalnie nas różniło, bo to, że ludzie chcieli niepodległości i chcieli obalenia komuny, to było powszechne, ale wiara w to no nie była powszechna. Ja taką przypomnę może, czy tam powiedzmy wspomnę, właśnie w tym roku 88, o którym mówiłem, że byłem na spotkaniu w kościele, na którym mnie zaprosił Jacek Kuroń, ja z nim przeprowadzałem wywiad i po wywiadzie bodajże zapytałem się go w taki sposób. Co byś zrobił w następującej sytuacji? Budzisz się rano, dostajesz telefon, na przykład od Bujaka, bo z nim przed chwilą robiłem wywiad i mówię, on ci mówi, słuchaj, nie ma komuny. Nie wiem, co się stało, w ogóle wszyscy zniknęli. Nie ma komunistów, nie ma komuny. I co ty robisz? Jaka Polska będzie realizowana? Ja mówię, socjalistyczna czy wolnorynkowa, kapitalistyczna? I on najpierw zaczął od tego, że to jest w ogóle niemożliwe. Przed okrągłym stołem, 5 minut. Niemożliwe, oni nie ustąpią i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatecznie przyduszony udzielił mi takiej odpowiedzi. No ostatecznie, jeśli będzie taka sytuacja, to niech ostatecznie będzie wolny rynek. I do dzisiaj w Polsce mamy wolny rynek w wersji ostatecznie niech będzie. Tego nikt nie akceptuje do dzisiaj. Nikt tego nie akceptuje. Nawet na poziomie prawnym nie mamy dobrze umocowanego wolnego rynku. I to jest problem Polski do dzisiaj. Ale to nie jest problem związany z tym, że ktoś jest przeciwko, tylko problem związany z tym, że luka, która, jeśli chodzi o życiorysy, o ludzi, która powstała w państwie, czy jak to woli, PZPR-owskim czy komunistycznym, no po prostu zlikwidowała ludzi myślących wolnorynkowo, konserwatywnie, liberalnie i ludzie sobie do dzisiaj, masa ludzi robiących politykę nie wyobraża sobie życia w państwie liberalnym, konserwatywnym. Nawet jak się rozmawia, to mimo woli socjalizują. Po prostu gdzieś tam zbaczają w kierunku jakiejś wersji socjalizmu. Prawda? Ale to się nie bierze z niechęci, to się bierze no, z pewnych ubytków intelektualnych. No przepraszam, że to tak powiem. No, ludzie tego nie rozumieją. Nie akceptują, bo nie rozumieją. No to poruszasz tutaj bardzo ważny temat, bo żeby obalić komunę, trzeba było najpierw obalić naszą świadomość. Czyli po prostu... Różnie to bywa. Czasami jest szybciej obalona komuna niż świadomość. No tak, zostałem ale... świadomość. Co się stało w 90. z komuny. No i niestety nie mogliśmy dalej pociągnąć tego z taką świadomością. Natomiast jeśli chodzi o te poglądy, które wyraża Jurek, to one są, przepraszam, one są bardzo charakterystyczne dla osoby, która ma właśnie wykształcenie historyka. Natomiast jeśli ja patrząc na różne rzeczy i biorąc pod uwagę w polityce wykształcenie filozoficzne, to chciałbym zwrócić uwagę, że historycy stale popełniają ten sam błąd. Mianowicie historia nie jest racjonalna. Zmiany w historii dokonują się nagle, niespodziewanie i nie są planowane. Nie da się tego zaplanować. To jest tak jak wchodzenie przez alpinistów na szczyt. No idziesz na szczyt i spadasz, idziesz na szczyt i spadasz. I w którymś momencie ci się to udaje, ale tego się nie daje zaplanować. Ja w 89 roku byłem w Paryżu i wcześniej w Niemczech. Nikt z tamtych polityków, a rozmawiałem z całą naprawdę dużą gamą polityków, naprawdę z dużą gamą, również z byłego rządu, z następnego rządu, który się ukształtował, niemieckiego, i w ogóle nikt nie myślał o tym, że się dokona jakakolwiek zmiana. Nikt sobie tego w ogóle nie wyobrażał, że to są jakieś drobne różki tam w Polsce, nie wiadomo co to jest. Zresztą charakterystyczne jest to, że obalenie muru berlińskiego zastało Kola w Polsce. Prawda? Tyle się tego spodziewali.
to jest, są to rzeczy nie do przewidzenia. I teraz wygrywa ten, kto z tej okazji skorzysta. LDP na to nie było przygotowane. Trzeba było korzystać. To jest moje zdanie. Panowie, na sam koniec. Tomek tu powiedział, że właściwie przegraliśmy, tak? Czujemy się przegrani być może. Czy panowie też macie takie zdanie? Przepraszam, może doprecyzuję. Ja nie czuję się przegrany, ponieważ politycznie, no, że tak powiem. Zrobiłem coś dobrego dla Polski, prawda, działałem w organizacji pozarządowej i na tym polu, no, to było pole wolności, bo można było zakładać fundacje, stowarzyszenia i tak dalej i dalej można działać, czyli w małym zakresie ta wolność jest i była, prawda? Natomiast ja powiedziałem tylko, że gdybym był politykiem, to bym zmarnował swoje życie, no, patrząc z dzisiejszej perspektywy wstecz, prawda? I tak jak podkreśliłem, ja się do polityki nie nadaję, bo ja nie potrafię zawierać kompromisów. To. Więc ja radykalnie działałem w hospicjum dla dzieci, na rzecz tych dzieci. No i dzięki temu moje życie, jak sądzę, no, było dobre. Znaczy, jak się okazało, nikt z nas się nie nadawał do polityki, znaczy nie próbował się chyba nawet nadawać do tej polityki, więc myślę, że to, no, można to sukcesem pewnym nazwać, może trochę na przekór i paradoksalnie. Czy Jacku Jurku, chciałeś coś powiedzieć? Powiem w ten sposób, że to, co robiłem, robiłem dla przyjemności. Mi to po prostu sprawiało przyjemność. I tyle. A jeżeli chodzi o to, czy przegraliśmy, czy wygraliśmy, to powiem jasno. Oczywiście żadnego wpływu na bieg historii nie wywarliśmy. Wywarli ci, którzy współpracowali z bezpieką i byli przez bezpiekę sterowani. Inni się nie liczyli i nie liczą się do dziś. Ja mówię, że moje motywy były, powiedziałem, takie zupełnie przyziemne. Ja po prostu uważałem, że jak nie będę nic robił, to zwariuję. Byłem w takim stanie, że cieszył mnie mróz, cieszyła mnie powódź, no, żeby coś tam, żeby było gorzej. No, nieładnie powiedzieć, żeby było lepiej, żeby było, jak to się mówiło. Żeby coś wreszcie się skończyło. No więc jak zaistniała możliwość jakiegoś działania, to, no, to bym, nie wiem, no, podpisał pakt z diabłem. No i podpisałem z Jurkiem Targalskim, ze Staszkiem Kotowskim, którzy mnie poobjeździli, no, przez pierwszy pół roku, dopóki Maria nie dołączyła, mnie trochę wzięła w obronę. No i żeśmy coś tam żeśmy z tego zrobili. No, gdyby było to wszystko normalne, to ja bym odszedł tam, bo stamtąd byś powiedział, że z tymi facetami się nie bawię, no ale... Ale no, trzeba było coś robić. Znaczy myślę, że chyba wszyscy mieliśmy trochę podobne podejście, tak, że chcieliśmy coś robić. W związku z tym jakby myślę, że każdy z nas jednak jakąś tam cząstkę swojego życia zostawił i chyba jest to pozytywne na część, cząstka naszego życia. Dla mnie osobiście to była ogromna przyjemność działanie w tym środowisku i powiem tak szczerze, może trochę górnotnie, ale to wielki zaszczyt, że mogłem w takim towarzystwie się obracać i z wami współpracować. Także to, no, myślę, że jest to jakiś jednak pozytyw tej naszej działalności, nawet jeżeli nie osiągnęliśmy celów, które sobie stawialiśmy, tak. Widzę, że koledzy tam się strasznie dopominają w Lublinie, no proszę bardzo. Jedno słowo, jeśli można. Właśnie w sumie Tomek Morawski powiedział to, co chciałem powiedzieć, że dla mnie niesamowitą przygodą życiową, czymś wspaniałym i zaszczytem, no, jest to, są ci wszyscy, których poznałem i z którymi pracowałem. Podobnie dla mnie, tak. Spotkałem się z wieloma ludźmi, ale właśnie ta młodość, która mi upłynęła w LDPM, to chyba największy zaszczyt, jaki mnie spotkał. Chciałem też powiedzieć o sobie, gdyby nie LDPN, nie zostałbym ekonomistą, nigdy bym nie zaczął pracy w bankowości. A tak się właśnie stało i od 25 lat pracuję już nie w bankowości, a w sektorze finansowym na kierowniczych stanowisku. Z wykształcenia polonista. Z wykształcenia polonista, a wyobraźcie sobie Państwo, skończyłem ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Ale to właśnie dzięki temu. Dzięki temu, tak. Ale naprawdę ludzie, których poznałem, skądkolwiek by nie byli w Lublinie, w Krakowie, w Warszawie, naprawdę wielki zaszczyt.
To jest może najważniejsze osiągnięcie, to żebyśmy się, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy wymieniać poglądy, ale chcę zwrócić uwagę, że jednak wydaliśmy jednak kupę tych artykułów. Ileś tego zasiedliśmy, jakiejś takiej tej ideologii, którą wyznawaliśmy. No, tego się nie da. Jak mówicie, że stare Jenki rozchodziło się 10 tysięcy orientacji i tych wszystkich innych pism też. Nawet tej legalnej to było kilka ładnych tysięcy, która wydawana była. No, nie udało się tego zostawić tak. No, nie starczyło nam siły, środków. Ja jeszcze nie chcę wracać do tego, jaki był początek tych lat 90., bo my razem z Witkiem byliśmy na takim spotkaniu, jak rozwiązywano ruch i chyba mecenas Tyler wtedy, pamiętasz, dzielił pieniądze i my przyszliśmy, przed nami był KPN. A KPN to większy, to dostanie ekspres wieczorny, a wy jesteście mali, to dostaniecie 200 tysięcy. To tak, taki był poziom na całą na działalność. No i z tych pieniędzy, co mogliśmy, tam robiliśmy, wydawaliśmy książki, staraliśmy się jeszcze jakoś to wszystko podtrzymać jak najdłużej. No, starczyło sił do połowy 92 roku. No i wszyscy się raczej rozeszli, szukając własnych źródeł utrzymania, budowania swojego życia. No ale jeszcze raz chcę podkreślić, że jednak ileś tych numerów, orientacji, niepodległości, tych pism regionalnych, które wychodziły w oddziałach, coś zostawiło w ludziach. Trochę żeśmy tych idei sprzedali. Panowie, to teraz na koniec powiem jeszcze tylko tak, że trzymałem tą wiadomość. Na koniec tym naszym spotkaniem bardzo interesował się prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Jacek Szarek, który trochę inspirował nawet to spotkanie i kibicował. Nie mógł dzisiaj tu być z nami, ale bardzo prosił, żeby panów wszystkich serdecznie pozdrowić i podziękować za działalność w LDPN-ie. Także niniejszym to czynię. No i w ten sposób dobrnęliśmy chyba do końca. 2 godziny nam to zajęło. Czy ja mogę jeszcze coś dodać? Bo chciałbym państwu też powiedzieć, że no, nasze środowisko przyjęło odznaczenie, powiedzmy, symboliczne od świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja zostałem niejako wydelegowany, że to niby ja mam przyjąć. To był krzyż oficerski Polonia Restituta, no więc na jakimś tam etapie, prawda, rozwoju tej obecnej Rzeczpospolitej, na jakiś taki akt honorowy się odbył. No, nie wiem, czy panowie przywiązują do tego jakąś wagę, czy nie, no ale czuję się w obowiązku, żeby w tej kapitule była Zofia Romaszewska. No, ponieważ ona mnie znała z tego okresu korowskiego, to być może ja właśnie zostałem wybrany na tego szczęśliwca, tak? Nie przypinałem sobie dzisiaj. Dzięki za tą uwagę. Panowie, w tej chwili dobrnęliśmy do końca. Dziękuję jeszcze raz wszystkim kolegom. Może zaczniemy tym razem od Lublina. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan Paweł Skokowski, pan Andrzej Jaspras i pan Krzysztof Wróblewski. Serdeczne podziękowania. A tu w Warszawie gościłem Jerzego Targalskiego, Tomasza Kołodziejskiego, Witolda Missale, Tomasza Dangela i Dariusza Cherubina. Dangla. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy.